Moi drodzy, witam bardzo serdecznie tutaj w tej auli. Wiele osób, wiele twarzy rozpoznaję. Wszystkich witam serdecznie, również tych, którzy są pierwszy raz. To miejsce, w którym się znajdujemy, to jest aula Jana Pawła II. W seminarium jest to najbardziej takie reprezentatywne miejsce. Tutaj mamy nasze spotkania, takie ważniejsze, że tak powiem. Tu odbywa się też cotygodniowe spotkanie z rektorem, więc klerycy siadają tam w tych lożach, a któryś z nas przełożonych tutaj po tej stronie. I to miejsce jest ważne dla nas również z tego powodu, że tutaj mamy taką relikwię, taką pamiątkę. Jak popatrzycie na ten krzyż tutaj z tej strony, ja nie będę Pan Jezusie laserem kręcił, to jest krzyż, który pochodzi z budynku, bo ta część to jest nowa część seminarium, pobudowana w latach 80., latach 90. Kiedy Niemcy wkroczyli do Łomży, zrobili tutaj sobie stajnie, jakieś magazyny i też salę do tańca. I żeby im się dobrze tańczyło i rozrywkę mieli dobrą, to sobie postrzelali do Pana Jezusa. Jak popatrzycie, tutaj na brzuchu Pana Jezusa są widoczne dziury po pociskach. To pozostało. Pamiętacie, w Potopie, w filmie na początku, tam jest też taka strzelanina do obrazów. Coś takiego musiało mieć miejsce też tutaj. Więc w tym miejscu ten krzyż mamy. Tutaj tak zawsze nam przypominał historii też. Zdjęcia z wizyty Jana Pawła II w Łomży, to był 4-5 czerwca 1991 roku. Ja czekałem na święcenia kapłańskie, miesiąc później byłem święcony. Z uwagi na to, że była wizyta Jana Pawła II, nasze święcenia zostały przesunięte mojego rocznika o miesiąc, bo zawsze w Łomży mamy święcenia kapłańskie w ostatnią sobotę maja. Ponieważ było dużo pracy wokół tej wizyty, więc biskup ówczesny przesunął nam święcenia o miesiąc, więc ja jeszcze przeżyłem je jako diakon, chociaż niewiele brakowało, żebym był już księdzem wtedy. Ale tutaj po tej stronie, popatrzcie, jest taki sympatyczny obraz właśnie z tego spotkania. To był 4-5 czerwca 1991 roku. Ówczesny rektor, ksiądz Antoni Bożko, otrzymał od Jana Pawła II kielich. On obchodził wtedy 25-lecie kapłaństwa i tutaj w tym momencie ja byłem, bo byłem na placu. Tu jest takie zdjęcie, o tutaj gdzieś tam moja łysina jest, jeszcze wtedy więcej włosów było. Gmach się budował, my tam byliśmy na placu i papież, zwracając się do rektora, powiedział i do nas, powiedział: księże rektorze, gratuluję 25 lat kapłaństwa i chcę powiedzieć, że nie do każdego księdza papież na jubileusz przyjeżdża, a do księdza przyjechał. Tak się złożyło wtedy bardzo szczęśliwie. Moi drodzy, jesteśmy w Wyższym Seminarium Duchownym. Jak wiecie, jest część, która jest wydzielona na dom rekolekcyjny, część, w którym są klerycy. Jest z mojej strony taka prośba tylko przy tej okazji. Ja też trochę byłem zajęty w tych dniach. Wczoraj też nie mogłem się z wami spotkać. Dzisiaj też za bardzo rano też nie, ponieważ trwają badania psychologiczne kleryków. To jest wymóg w tej chwili już od kilku lat. Więc jak będziecie przychodzili przez ten korytarz, tam gdzie są te obrazy, to prosiłbym, żeby w miarę cicho przychodzić. To nie są rekolekcje, więc to nie jest tak, że musimy tutaj cichutko siedzieć, ale tam jest psycholog i on, wczoraj były testy, dzisiaj rozmawia z każdym z tych, którzy są badani i proszę, żeby troszkę zachować ciszy, żeby tak tam nie było za głośno w tym korytarzu, dobrze? To taka tylko uwaga techniczna. Dobrze, na tym kończymy. Moi drodzy, zgodnie z naszym programem tegorocznym idziemy takim rytmem, który nam wyznaczają Ewangelie. Na spotkaniu poprzednim mówiliśmy o Ewangelii według świętego Marka. Na tym spotkaniu będziemy mówili o Ewangelii według świętego Mateusza. Pod tytuł mówi, że jest to Ewangelia ucznia słuchanego w mistrza. Ja spróbuję to uzasadnić. Jako że sam ten tytuł stworzyłem, muszę go teraz uzasadnić, dlaczego w taki, a nie inny sposób. Ewangelia według świętego Mateusza jest absolutnie fascynująca. Za każdym razem będę to mówił, przy Łukaszu, przy Janie też, bo Ewangelie mają to do siebie, że kiedy się je odkrywa,
One są naprawdę źródłem niesamowitego światła. Także bardzo się cieszę, że ten temat podejmujemy w tym roku. Na tym slajdzie, na tej stronie tytułowej jest ten piękny obraz włoskiego malarza Guido Reni. Ten obraz znajduje się w Pinakotece Watykańskiej. To jest nieduży obraz, on wisi tak na wysokości, troszkę jak tutaj te obrazy, troszkę niżej. On przedstawia klasyczny wizerunek świętego Mateusza jako tego, który pisze Ewangelię, a obok niego jest anioł. Dlaczego tak jest, to też w swoim czasie sobie powiemy. A zatem przystępujemy do dzieła. Moi drodzy, pytanie, które sobie stawiamy, dlaczego trzeba znać i czytać w ogóle Ewangelię? Dlaczego ten temat, dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy skupili się na tych właśnie, a nie innych tekstach? Odpowiedź znajdujemy w tym przepięknym wersecie z Ewangelii według świętego Jana. To jest rozdział 17. W Ewangelii według świętego Jana, rozdział 17, to jest wielka modlitwa arcykapłańska Pana Jezusa. To jest ta modlitwa, w której Jezus modli się do Ojca. Najdłuższa modlitwa Jezusa zapisana w ogóle w Nowym Testamencie. I w trzecim wersecie Jezus mówi takie słowa: a to jest życie wieczne, dwukropek, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Po co czytamy Ewangelię? Po co w ogóle to wszystko? I tak rozszerzając całą formację naszą, chrześcijańską, po co jesteście tutaj, mogliście zostać w waszych domach, macie rodziny, macie pracę, macie wiele zajęć, po co tutaj jesteśmy? Ano właśnie po to, bo zależy nam na życiu wiecznym, chcemy tym życiem wiecznym żyć, życie, które się nie kończy. Życie wieczne to nie jest tylko życie po śmierci, bo tak się zazwyczaj myśli, jak umrę, to będę miał życie wieczne. Życie zaczyna się tutaj. I to, co jest tam, zależy od tego, co jest tu. Sąd Boży to nie jest tak jak egzamin, do którego, na który się idzie i się mówi, jakie pytanie mi postawię, może mi się uda. Sąd Boży to jest wzięcie tego, co, czym człowiek żyje. Pan Jezus w Ewangelii Jana mówi, że Syn Człowieczy nie przyszedł nikogo potępić, wszystkich zbawić, ale jeżeli ktoś nie uwierzy, to sam siebie potępił. Tak jest napisane. Jeśli ja się zamykam na Słowo Boże, jeśli zamykam się na Jezusa, to cóż On może zrobić? Prawda? Czyli dla nas lektura Ewangelii, znajomość Bożego Słowa, to jest kwestia życia i śmierci. To jest kwestia życia i śmierci. To jest absolutny priorytet. Jezus mówi właśnie to, że to życie wieczne polega na tym, aby znać prawdziwego Boga. Moi drodzy, w Psalmie 63 w Starym Testamencie jest napisane: Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. My jako ludzie, którzy poznali Chrystusa, mamy, że tak powiem, wyznaczoną drogę. My nie musimy niczego wymyślać. Poganie i ludzie Starego Testamentu szukali trochę po omacku, prawda? My mamy Jezusa Chrystusa, który nam ukazał Boga. Więc znamy Boga dzięki Chrystusowi i właśnie Pan Jezus mówi: oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Jest taki, ja już tylko to opowiadałem tutaj na spotkaniu, kiedy studiowałem w Rzymie na Biblikum, był taki profesor Roderick McKenzie, to był amerykański jezuita, który, jak już ja zaczynałem studia, to był, on był emerytowany wtedy. Ja z nim zajęć nie miałem, ale to był bardzo dobry profesor. I kiedyś studenci go zapytali: ojcze, gdyby ojciec miał z całego Pisma Świętego ocalić jedną księgę, to którą by ojciec ocalił? Gdyby tak ojciec miał wybrać, jak wiemy, w Starym i Nowym Testamencie mamy razem 73 księgi, prawda? 47 w Starym, 46 w Starym, 27 w Nowym. I teraz to jest pytanie bardzo trudne, no, którą księgę ocalić? I on, gdybym miał ocalić jedną księgę, gdybym musiał wybrać, to bym ocalił Ewangelię według świętego Jana. Mateusza też, wiecie, też. Gdzieś tam byśmy przemycili ją cichcem. Mówi: ocaliłbym Ewangelię według świętego Jana. A gdyby ojciec mógł ocalić z Ewangelii według świętego Jana jeden rozdział, a mówi, to bym ocalił rozdział 17, czyli modlitwę arcykapłańską. A gdyby ojciec miał ocalić z tego jednego rozdziału jeden wyraz,
to bym ocalił werset trzeci, właśnie ten. Bo to jest istota naszego życia. Tak naprawdę, co jest ważne, co jest priorytetem? Poznać Boga i tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa, bo to nam wyznacza życie i dzisiejsze spotkanie nam to bardzo dobrze będzie pokazywało. Moi drodzy, na poprzednim spotkaniu zrobiliśmy taki króciutki wstęp, którym powiedzieliśmy sobie, że Ewangelia z języka greckiego to euangelion, to znaczy dobra nowina, dobra nowina. To jest coś dobrego, coś słodkiego, dosłownie eu w języku greckim, ten przedrostek eu, to jest słodkie coś. My znamy inne słowo, które ma też to eu, które jest no niezbyt słodkie, to jest eutanazja. I to znaczy dosłownie słodka śmierć. Z języka greckiego również pochodzi, z tego samego, od tego samego przymiotnika eu i angelion, czyli nowina. I Ewangelii jest ile? Jedna. Jedna Ewangelia. To jest klasyczne pytanie, które stawia się na egzaminie. Ile jest Ewangelii? Jedna Ewangelia. Ale jest czteropostaciowa. Tak wyraził się święty Ireneusz z Lyonu. Taka piękna forma w języku greckim. Tessa reformae. Czyli czterokształtna formę, widzicie? Słowo formę w języku greckim, tutaj mamy na końcu od tego fi, formę, mamy słowo forma po polsku, to jest, pochodzi stąd właśnie. Czyli ukształtowana jakby na cztery sposoby jest ta Ewangelia. A Ewangelia czym jest? Święty Paweł do Rzymian mówi, bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu. Dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka, czyli dla wszystkich. W niej bowiem objawiła się Boża sprawiedliwość. Jest napisane, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czyli moi drodzy, to czym się zajmujemy dzisiaj i czym zajmowaliśmy się w poprzednim spotkaniu, jeśli Pan Bóg pozwoli w kolejnych jeszcze w tym roku, to jest coś naprawdę fundamentalnego. My nie bierzemy pod, nie stawiamy sobie przed oczami jakiejś książeczki. My stawiamy przed oczami źródło naszego życia. To jest ten korzeń, z którego wyrastamy. I na starych katedrach, zwłaszcza gotyckich katedrach francuskich, tu jest katedra w Chartres we Francji. Tutaj mamy Chrystusa w otoczeniu czterech ewangelistów oznaczonych symbolami: anioł, orzeł, lew i wół, którzy oznaczają Mateusza, Jana, Marka i Łukasza. Skąd się te symbole wzięły, to też w swoim czasie o tym sobie powiemy. Moi drodzy, Jezus stanowi centrum naszej wiary, jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem, mówi Benedykt. I to, co musimy ciągle podkreślać, to jeżeli my chcemy zrozumieć Pana Jezusa, to nie możemy tylko czytać książek o Nim, ale spróbować wejść poprzez Jego Słowo w relację. To jest tak, wiecie, jak z grą na jakimś instrumencie. Ktoś, kto chce grać na gitarze, jeśli chce grać, ja nie potrafię niestety, bardzo żałuję, ale się nie nauczyłem grać na żadnym instrumencie i podziwiam tych, którzy potrafią to robić. Jeżeli chce grać, to nie gram wtedy, kiedy czytam książki o graniu, tylko wtedy, kiedy biorę do ręki gitary, zaczynam, ja wiem, że palce bolą na początku, bo próbowałem się nauczyć, potem przyszły inne sprawy, już nie miałem na to czasu. I wiem, że po prostu trzeba mieć doświadczenie, po prostu trzeba zacząć się uczyć. I tak samo jest w naszej wierze. W naszej wierze też trzeba doświadczyć bliskości Pana Jezusa. I w spotkaniach takich jak to poznawanie poprzez intelekt, też poprzez poznawanie pewnych rzeczy, ono jest w sposób bardzo piękny i właściwy dopełnione poprzez doświadczenie, poprzez adorację, modlitwę, mszę świętą. Nie można tylko głową, trzeba uruchomić głowę, serce i wszystkie nasze zdolności. Jeszcze tytułem wstępu chciałbym przypomnieć to, o czym też mówiłem poprzednio. Cztery Ewangelie, moi drodzy, są różne. I Carlo Maria Martini, wybitny biblista włoski, późniejszy biskup Mediolanu, kardynał, już nieżyjący, bardzo pięknie tak
ocenił, syntetyzował cztery Ewangelie, pokazując ich główną myśl. Ewangelia według świętego Marka, jak widzieliśmy na poprzednim spotkaniu, to jest Ewangelia katechumena. To jest Ewangelia człowieka, który stopniowo odkrywa Jezusa. W Ewangelii według świętego Marka szczytowym momentem tej Ewangelii jest scena pod krzyżem w rozdziale 15, werset 39, kiedy setnik uznaje Jezusa jako Syna Bożego. Chrystus, który jest rozpięty na krzyżu, który jest ukrzyżowany, cierpi, i setnik, który go przebija, mówi: ten rzeczywiście jest Synem Bożym. Wyznanie wiary, które dokonuje się w Chrystusa ukrzyżowanego. W Ewangelii według świętego Marka Pan Jezus będzie cały czas bronił się przed tym, żeby go ludzie nosili na rękach. Po cudach, kiedy chcą go obwołać królem, kiedy chcą wejść w taki triumfalizm bardzo ludzki, on tego nie chce. Mówi: milczcie, w swoim czasie będziecie mówić. I tym momentem rozpoznania jest krzyż. Ewangelia według świętego Marka pokazuje nam drogę dojścia do wiary. Ewangelia według świętego Mateusza to Ewangelia ucznia, który jest wsłuchany w mistrza. Za chwilkę to zobaczymy, dlaczego tak właśnie jest. Moi drodzy, Ewangelia według świętego Mateusza to są wielkie katechezy, które były używane przez katechetów pierwszych wieków chrześcijaństwa, misjonarzy. Ona jest tak zbudowana, za chwilkę to będziemy wszyscy widzieć, jest tak zbudowana, że służyła jako swoisty podręcznik do głoszenia Ewangelii. Prawda? Ewangelia według świętego Łukasza to Ewangelia ewangelizatora i apostoła. W Ewangelii według świętego Łukasza takim kluczowym słowem jest greckie słowo chodos, to znaczy droga. Witamy księdza Jacka, cieszymy się, że tam jest. Jest słowo droga, która cały czas przewija się to słowo przez Ewangelię, i w Ewangelii według świętego Łukasza Jezus przez większość tej Ewangelii jest w drodze. Jest cały czas w drodze. I Ewangelia według świętego Jana to Ewangelia mistyka. Jej symbolem jest orzeł, który lata wysoko, i to też nie jest przypadek. My dzisiaj zajmiemy się drugą Ewangelią. I tytułem takiego pewnego wstępu do dzisiejszego tematu chciałbym zająć się przez chwilę razem z wami tak zwanym problemem synoptycznym. Moi drodzy, my często używamy tego słowa i mówimy, że Ewangelia według świętego Mateusza, Łukasza i Marka to są Ewangelie synoptyczne. Czasem się mówi synoptycy. I teraz tak, kiedy my słyszymy słowo synoptyk, to co nam się kojarzy z tym słowem? Prognoza pogody, tak? No właśnie. Tymczasem Ewangelia według świętego Marka, Mateusza i Łukasza to są Ewangelie synoptyczne. Dlaczego tak się nazywają? Otóż to słowo synoptyczne, to słowo nie znajduje się w samej Ewangelii, nie mamy go. Tego słowa użył po raz pierwszy niemiecki uczony, nazywał się Johann Jakob Griesbach, który w 1776 roku, datę łatwo zapamiętać, bo to 4 lata po naszym pierwszym niestety rozbiorze Polski, opublikował dzieło Synopsis Evangeliorum Matei, Marcji et Luce, oczywiście jeszcze po łacinie. I proszę zobaczyć, użył słowa synopsis. Słowo synopsis, w języku greckim tak się pisze, synopsis, oznacza objąć coś jednym spojrzeniem. I dlaczego my mówimy o synoptykach czy o prognozach synoptycznych? Bo zauważcie, że jak jest prognoza pogody, to jest całościowe spojrzenie na całą pogodę. Tam jest, mówi się tak, temperatura taka i taka, ciśnienie takie i takie, prędkość wiatru, prawda? To jest pewien opis. My się nad tym nie zastanawiamy, ale tak właśnie jest. I to słowo synopsis pochodzi od spojrzenia. Jak mówimy na tych, którzy nam robią okulary? To są optycy. No więc właśnie, to jest to słowo.
To jest to słowo. Tak nawiasem mówiąc, w języku greckim to jest bardzo nieregularne słowo, bo jego forma podstawowa to jest synchorao. Później z tego się robi synopsis. To jest zmora na wszystkich egzaminach z języka greckiego, ale to wam nie grozi, więc tego nie musimy się bać. Ale słowo jest bardzo ważne, bardzo, bardzo ważne. I ono oznacza właśnie obejmujące jednym spojrzeniem. Dlaczego Ewangelia według świętego Mateusza, Marka i Łukasza nazywamy Ewangeliami synoptycznymi? Dlatego, że te trzy Ewangelie wykazują zadziwiające podobieństwa, ale też znaczące różnice. Moi drodzy, na przykład scena kuszenia Pana Jezusa. Czy mamy ją we wszystkich trzech Ewangeliach, Marek, Mateusz i Łukasz? Tak? Tak. W Ewangelii Marka to są zaledwie dwa wersyciki. U Mateusza mamy te trzy pokusy Pana Jezusa, prawda? Spraw, żeby te kamienie stały się chlebem, a rzuć się, to ci aniołowie wezmą. U Łukasza jest podobnie, ale w odwrotnej kolejności. Jak weźmiecie na przykład uzdrowienie ślepca w Jerycho, u Marka Jezus uzdrawia ślepca wychodząc z Jerycha i nazywa się Bartymeusz. U Mateusza tam jest dwóch ślepców, a u Łukasza jest ślepiec uzdrowiony przy wejściu do Jerycha. No to kiedy go uzdrowił? My się nad tym nie zastanawiamy, ale jak się robi dokładną analizę tekstów, to właśnie jest. Jak weźmiecie na przykład scenę chrztu Pana Jezusa, u Mateusza i u Marka jest bardzo podobnie, a Łukasz dodaje, że Jezus modlił się, kiedy wychodził z wody i że stał w tłumie. Kiedy patrzymy u Mateusza i u Marka, to Jezus wydaje się, jakby sam na sam był tylko z Janem. Jakby się umówili, powiedzieli: Janie, to ja dzisiaj o 3 po południu przyjdę do ciebie, w godzinie miłosierdzia, to mnie ochrzcisz, prawda? U Łukasza Jezus staje w tłumie, jakby w kolejce stał. Ludzie stali do Jana, on też staje w kolejce. Czyli z jednej strony są podobieństwa, z drugiej strony są niuanse, są różnice. A weźmy teraz narodzenie Pana Jezusa. Czy ewangelista Marek opowiada nam o narodzeniu? Absolutnie nie. W Ewangelii według świętego Marka jawi nam się jako dorosły mężczyzna, który przychodzi do Galilei, ogłasza dobrą nowinę, przyjmuje chrzest, jest kuszony, potem powołuje pierwszych uczniów. U Mateusza i Łukasza mamy sceny narodzenia, ale zupełnie inne. Jedna prosta różnica. W Ewangelii według świętego Łukasza anioł komu zwiastuje? Do kogo przychodzi? Maryi. Do Maryi. A u Mateusza co mamy? Józef. Przychodzi we śnie do Józefa. Z Maryją w ogóle nie rozmawia. Widzicie? I to są właśnie Ewangelie synoptyczne. Czyli te różnice i teraz analiza i szukanie przyczyn, dlaczego tak jest, jest bardzo fascynującą rzeczą. Skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło? Kiedyś w jednej z parafii taka pani przyszła, no bardzo, bardzo takie dobre pytanie postawiła, powiedziała: przy księdza, ja zauważyłam, że w Ewangelii według świętego Mateusza to Pan Jezus przemawia na górze, a w Ewangelii według świętego Łukasza to te same słowa mówi na równinie. To który miał rację? I jeden, i drugi. Pytanie było bardzo dobrze postawione. Byłem pełen podziwu dla tej pani, która tak wnikliwie zauważyła ten szczegół. Otóż pomiędzy Ewangeliami synoptycznymi są różnice i podobieństwa. I moi drodzy, w naszych Bibliach mamy taką kolejność. Jak otwieramy Nowy Testament, to mamy Mateusza, Marka, Łukasza, Jana i potem Dzieje Apostolskie. Skąd taka kolejność? Bo to nawet nie jest kolejność alfabetyczna. Dlaczego właśnie tak? Otóż dlatego, że święty Augustyn, wielki doktor Kościoła na przełomie IV-V wieku, uważał, że najstarszą Ewangelią jest Ewangelia według świętego Mateusza. I z tej Ewangelii czerpali pozostali. Dzisiaj mamy tak w Bibliach, tak to pozostanie. Tymczasem historycznie sprawy wyglądają zupełnie inaczej. Gdybyśmy dzisiaj na podstawie wiedzy, którą dzisiaj posiadamy, ustawiali kolejność Ewangelii, to pierwsza Ewangelia to jest Ewangelia według świętego
Marka, najstarsza, która powstała między rokiem 65 a 75, gdzie? W Rzymie. O tym mówiliśmy na poprzednim spotkaniu. Ewangelia Mateusza to są lata 70., 80. w Antiochii. Antiochia to dzisiejsza Turcja. Ale uwaga, Łukasz i Dzieje Apostolskie to jest jedno dzieło. Stała się rzecz bardzo zła w historii niestety, że Łukasz i Dzieje Apostolskie zostały rozdzielone. My dzisiaj mamy taką kolejność, zobaczcie. Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, Dzieje, a tymczasem historycznie to jest Marek, Mateusz, Łukasz z Dziejami i dopiero Jan. Dlaczego? Dzieje Apostolskie to jest jakby drugi tom tego samego dzieła. Popatrzcie na początek Ewangelii według świętego Łukasza. O tym będziemy mówić, jak Pan Bóg pozwoli, na kolejnym spotkaniu. Tak zaczyna się Ewangelia Łukasza. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które dokonały się pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś mógł się przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Ten tekst, jak Pan Bóg pozwoli, to na kolejnym spotkaniu bardzo szczegółowo będziemy omawiali, on jest bardzo ważny. Dzisiaj zwrócę uwagę tylko na ten szczegół. Łukasz, pisząc Ewangelię, dedykuje ją niejakiemu Teofilowi. Kim był ten Teofil? Mój dziadek tak się nazywał, też miał na imię Teofil. Teofil, ale to nie jest dla mojego dziadka oczywiście. Teofil to był prawdopodobnie jakiś dostojnik rzymski i był taki zwyczaj, że kiedy pisano dzieło, to je dedykowano komuś. Zresztą dzisiaj też mamy w książkach czasami, prawda? Mojej mamie, mojej żonie, moim dzieciom, mojemu profesorowi. To takie wdzięczne dedykacje są. Czasami jak się pracę doktorską wydawało, to się tam komuś dedykowało, prawda? Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Jedynemu i tam po kolei cała lista, prawda? Od biskupa po ostatniego księdza w diecezji. Czasem też ta litania za długa była. Czasem był dłuższa niż cała praca, ale to jest inny temat. Natomiast to słowo Teofil z języka greckiego Teofilos oznacza dosłownie przyjaciel Boga. Równie dobrze była to dedykacja w tym sensie, dedykuje Ewangelię wszystkim, którzy szukają Boga. To jest też możliwa taka interpretacja. Ale zwróćcie uwagę, to jest początek Ewangelii Łukasza, prawda? Początek dziejów, popatrzcie. Pierwszą księgę napisałem Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego polecenia apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Widzicie? To jest drugi tom tego samego dzieła. Łukasz miał genialny pomysł. Miał genialny pomysł, bo on w Ewangelii Łukasza pokazał nam życie Jezusa do Jerozolimy. Jerozolima była w centrum. A w Dziejach Apostolskich, co było z Jerozolimy w świat. Rozcięcie Łukasza i Dziejów Apostolskich jest rzeczą, która uczyniła wielką krzywdę dziejom, dlatego że dzieje stały się takim dodatkiem historycznym. Wiecie, jak często nazywa się Dzieje Apostolskie? Ewangelią Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich jest bardzo mocno podkreślone działanie Ducha, działanie Ducha. To, co jest też takie drogie wam wszystkim tutaj. Więc kochani, uwrażliwiam was bardzo na to. Dzieje Apostolskie i Łukasz to jest to są dwa tomy tej samej księgi, tego samego dzieła. I dopiero potem jest Jan. Gdybyśmy dzisiaj, mając wiedzę, którą mamy dzisiaj, proponowali kolejność ksiąg Nowego Testamentu, to wyglądałaby to w ten sposób. Marek, Mateusz, Łukasz z Dziejami razem i dopiero Jan. Jan, który został napisany w latach gdzieś pod koniec lat 90. w Efezie, to jest teren dzisiejszej Turcji. Tak na podstawie dzisiejszej wiedzy powinno się interpretować Ewangelię. Stąd też również i my jako pierwszą Ewangelię wzięliśmy Marka, a dopiero dzisiaj zajęliśmy się Mateuszem, bo tak z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy powinno się robić. I teraz pokażę wam rzecz skomplikowaną, ale bardzo ważną. Ktoś powie, co tutaj nam ksiądz pokazuje, jakieś bajki. Otóż
Mówiliśmy o Ewangeliach synoptycznych, że są różnice i podobieństwa. Teraz w jaki sposób wytłumaczyć te różnice i podobieństwa? I to się nazywa, moi drodzy, problemem synoptycznym. Otóż, mówiąc krótko, ja nie chcę tu się nad tym rozdrabniać, żeby czasu nie zabierać, ale to są takie podstawowe rzeczy, które trzeba wiedzieć. Marek, Ewangelia według świętego Marka, jest źródłem, z którego korzysta Mateusz i Łukasz. Zobaczcie, jak idą strzałki. Bardzo ważny jest kierunek tych strzałek. Nieodwrotnie. Augustyn twierdził, że Marek korzystał z Mateusza. Powiedział, że go skrócił i go pogorszył. Bo Mateusz ma dużo lepszy język. Marek to jest bardzo prosty język grecki. Mateusz jest o wiele bardziej wyrafinowany. Dalej, w Mateuszu znajduje się wiele rzeczy, których u Marka nie ma. Więc gdybyśmy założyli, że Mateusz jest pierwszy, to by trzeba było powiedzieć, że Marek powyrzucał na przykład mowy Pana Jezusa. Po co, nie chciał mu się przepisywać? Zmęczony był, poszedł spać. Albo co, nie podobały mu się? Dochodzimy do absurdów. Więc Marek był źródłem dla Mateusza i dla Łukasza. Moi drodzy, jak się patrzy na schemat Ewangelii Marka, Mateusza i Łukasza, on jest identyczny. Identyczny jest schemat. To znaczy, najpierw jest Galilea, później jest droga do Jerozolimy, potem jest działalność w Jerozolimie. Ten schemat geograficzny jest wspólny dla Marka, Mateusza i Łukasza. Jak weźmiecie Ewangelię według świętego Jana, już jest inaczej, bo w drugim rozdziale już Pan Jezus jest gdzie? W świątyni wyrzuca kupców. A w Ewangeliach synoptycznych Pan Jezus jedzie do Jerozolimy dopiero na koniec swojej działalności. W Ewangelii według świętego Mateusza, Łukasza i Marka działalność Pana Jezusa zamyka się w ciągu kilku miesięcy. Skąd my wiemy, że Pan Jezus działał 3 lata? Z Ewangelii według świętego Jana, bo Jan mówi, że Jezus 3 razy udał się na święto Paschy, a Pascha to było święto, które wypadało ile razy w roku? Raz. Więc jeśli Jezus poszedł 3 razy na święto Paschy, to znaczy, że musiało być to 3 lata. Bo gdybyśmy Ewangelii Jana nie mieli, to działalność Jezusa zamyka się w ciągu kilku miesięcy. Na pewno w ciągu 1 roku, bo jest 1 Pascha. Ale gdybyśmy nie mieli na przykład Ewangelii synoptycznych, a mielibyśmy tylko Ewangelię Jana, to byśmy nie wiedzieli, jak Maria miała na imię. Bo Jan mówi o czym? O niewieście mówi. Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Nie mają wina, co mnie to obchodzi? Jestem gościem, niech mnie obsłużą. Tak można by to było zinterpretować, prawda? Potem pod krzyżem, niewiasto, to syn twój. Nigdy nie pada w Ewangelii Jana słowo Miriam, nigdy, nawet raz. Czyli widzimy, jak te Ewangelie się pięknie uzupełniają. To jest niezwykle fascynująca rzecz. Tym się nie można nie zachwycić. Więc ten schemat bierze się właśnie od Marka. Cofnę się jeszcze raz. Więc z Marka korzysta Mateusz i Łukasz. I teraz, co jest ciekawe, w Ewangelii według świętego Mateusza i Łukasza mamy mowy Pana Jezusa. Skąd one się wzięły? Otóż najprawdopodobniej jest taki niemiecki uczony, nazywa się Holzmann, ale mniejsza o to, jak się nazywa. Holzmann stwierdził, i to jest ogólnie przyjęte, że musiało istnieć tak zwane źródło Q. Źródło Q to słowo pochodzi z języka niemieckiego Quelle, to znaczy źródło. I ono zawierało mowy Pana Jezusa. Ktoś po prostu, chrześcijanie pierwszych lat, po prostu zaczęli spisywać, zaczęli z pamięci spisywać to, co słyszeli. Kochani, nikt za Panem Jezusem z dyktafonem nie chodził, ani z kamerką nie nagrywał. Ja po wyjściu z tej auli nie jestem w stanie powtórzyć dokładnie słowo słowo to, co tutaj, to, czego tutaj powiedziałem, prawda? Ja wiem, o czym mówiłem, jestem przytomny i potrafiłbym powiedzieć po kolei poszczególne punkty, no ale słów dosłownie bym nie powiedział. Stąd też zarówno Mateusz, jak i Łukasz korzystali z tego źródła Q i to źródło Q zawierało wielkie mowy Pana Jezusa. I to jest tak zwana teoria dwóch źródeł. I teraz logiczne jest, dlaczego u Marka nie mamy wielkich mów Pana Jezusa? Bo Marek prawdopodobnie nie znał źródła Q. Widzicie, tutaj nie ma strzałki od Marka do Q. Jest strzałka od Q do Mateusza i od Q do Łukasza.
Ja sobie zdaję sprawę, że to może być skomplikowane, ale to jest bardzo ważna kwestia. Bo przychodzą czasami ludzie, świadkowie Jehowy na przykład, ja taką dyskusję miałem, i mówią, a zobacz jak tutaj jest. W tej waszej Biblii to tutaj jest napisane tak, a tutaj jest napisane tak. Skąd to się wzięło? Właśnie dlatego, że był przekaz ustny, który brał swoje początki w tym źródle i przecież nikt tego nie zapisywał. Modlitwa Ojcze Nasz, jeżeli porównacie, kochani, to ta wersja, którą my znamy, pochodzi właśnie z kazania na górze od Mateusza, ale jest też w Ewangelii Łukasza. I czym ona się różni? W Ewangelii Łukasza jest dwa wezwania mniej. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. W Ewangelii według świętego Mateusza modlitwa Ojcze Nasz jest w samym centrum kazania na górze, jest sercem tego kazania. W Ewangelii Łukasza uczniowie przychodzą do Jezusa i mówią, Panie, naucz nas modlić się. My tych rzeczy nie wyłapujemy, dlatego że nawet jeśli ktoś uczestniczy w liturgii mszy świętej, to oczywiście my idziemy, słuchamy tego słowa, prawda? Ale bez szerszego kontekstu i bez tego porównania nam trudno jest to wychwycić. Ale to tłumaczy wiele rzeczy, które są tylko pozornie sprzeczne. I dlatego ta wiedza jest nam potrzebna. Bo my dzisiaj konfrontujemy się ze światem, który też wymaga od nas, żebyśmy dali świadectwo pewnego też solidnego ustawienia tego, w co wierzymy. Dlatego o tym tutaj mówię. Więc na Mateusza, na powstanie Ewangelii Mateusza, bo to nas interesuje dzisiaj, ma wpływ Marek, na pewno korzysta z Marka, z tego schematu, ale uzupełnia Marka poprzez wielkie mowy Jezusa, które zaczerpnął z kół. I teraz o wiele łatwiej jest wytłumaczyć, jeżeli ja założę, że Mateusz jest pierwszy, a Marek jest drugi, no to Marek musiałby z Mateusza powyrzucać na przykład kazania na górze, bo co, mu się nie podobało, bo mu się pisać nie chciało. To jest nielogiczne. Natomiast o wiele bardziej logiczne jest przyjąć, że Marek po prostu nie znał tego całego źródła i w związku z tym nie ma tych mów. Poza tym schemat jest idealnie taki sam. Wiecie, że Ewangelia Marka zawiera 660 wersetów, z tego 600 jest w Mateuszu. Mateusz po prostu sobie Marka przypisał i go uzupełnił, mówiąc prosto. Ale jest coś jeszcze, tak zwane Sondergut, czyli źródła własne. Kiedy bierzemy Ewangelię Mateusza i Łukasza, widzimy, że część rzeczy jest wspólnych, ale są też rzeczy, które są tylko właściwe poszczególnym ewangelistom. Na przykład chociażby Ewangelia Narodzenia. To prawda, że Ewangelia Narodzenia jest u Mateusza i Łukasza, ale one są zupełnie różne między sobą. Już mówiłem, u Mateusza jest Józef na pierwszym planie, u Łukasza jest Maryja. Wiecie dlaczego? Ojcowie Kościoła już mówili, że Łukasz, kiedy pisał swoją Ewangelię, korzystał ze świadectwa kogo? Matki Bożej. Potem protestanci to wyśmieli. Ja tutaj oczywiście nie wchodzę w niuanse całej dyskusji, która była za tym. Są podręczniki z XIX wieku, w których jest po prostu kpina wręcz. Ha, 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 ha. Jak to jest możliwe, żeby Łukasz konsultował Maryję i tak dalej. Pobożna legenda. Wcale nie. I z ogromną radością przeczytałem w trzecim tomie Jezusa z Nazaretu, Benedykta XVI, on napisał to dzieło w trzech tomach, Jezus z Nazaretu, wspaniałe dzieło. I w trzecim tomie Ewangelia Dzieciństwa, w moim przekonaniu, jest po prostu genialny ten tom. Genialny, chyba najlepszy z tych trzech, chociaż nie mnie oceniać, prawda, ale ten trzeci tom jest fenomenalnie napisany, chociaż jest najkrótszy. I tam Benedykt wraca właśnie do tej teorii. Mówi, Łukasz najprawdopodobniej korzystał ze świadectwa Maryi. Wraca do tej teorii. W Ewangelii według świętego Łukasza, co ciekawe, jest mowa, że Maryja zachowywała te swoje sprawy, rozważała w swoim sercu. Więc miała te wspomnienia tutaj głęboko. Tutaj wielu z was jest rodzicami. Wy doskonale znacie historię waszych dzieci w szczegółach, w detalach. Pamiętacie noce, wydarzenia, szczególiki. Matka pamięta, tata pamięta, jeśli jest emocjonalnie związany, to nie może takie rzeczy zapomnieć. Byłem w Izraelu przez rok i pamiętam świadectwo, do łez zawsze wzrusza mnie ten moment, jak
jak taka pani, która ma na imię Hanan, którą poznałem w Hajfie, w północnym Izraelu. To była dziewczyna, już staruszka była, dziewczynka, która uratowała się z transportu Żydów, który jechał do Treblinki. Jej ojciec jakimś cudem udało mu się wyrwać deskę z tego wagonu bydlęcego i wyrzucili tę dziewczynkę po prostu, wiecie, z tego wagonu. Oni wiedzieli, że jadą na śmierć. Tak czy inaczej, to była śmierć. Więc to dziecko zostało wyrzucone z tego pociągu. Znaleźli je. Polacy znaleźli z AK. Później to dziecko zostało wychowane. Ona wróciła do Izraela. I pamiętam, jak mi mówiła, że z jej matki pamięta brown eyes, brązowe oczy i curly hair. Takie włosy, jak tutaj Magda ma, prawda? Takie poruszone. To było niezwykle wzruszające. Ja nie jestem psychologiem, nie znam się na tym, jak można zapamiętać taki szczegół. To ona mówi, pamiętam z mojej matki, pozostało mi tylko to, nic więcej. Wierzcie mi, to chwyta za serce, taki opis. Więc ci chrześcijanie, oni pamiętali to, co Jezus uczynił, to, co zrobił, zaczęli to zapisywać i różne były źródła, więc Mateusz i Łukasz mieli też swoje źródła. Ludzi, którzy Jezusa spotkali. Przecież na drogach palestyńskich było tylu ludzi, oni żyli. Święty Paweł w 15 liście, rozdziale się do Koryntian 1, mówi, że Jezus ukazał się 500 braciom, z których niektórzy jeszcze żyją. To znaczy, idźcie i zapytajcie ich, jeśli nie wierzycie, prawda? Czyli, moi drodzy, powstanie Ewangelii według świętego Łukasza, według świętego Mateusza ma ten proces. Czyli chciałem to powiedzieć, bo to jest taka pewna wiedza, która, myślę, dobrze nas ustawia. Ewangelie synoptyczne w ogóle nie wzięły się znikąd. I kiedy my patrzymy na taki wykres jak ten chociażby, zobaczcie, co tutaj jest widać. Tu się wydają suche sigle, tylko suche numerki, ale tutaj stoją za tym ludzie. Tutaj stoją za tym wspólnoty. Tu jest odpowiedzialność za przekazywanie wiary. Tym ludziom zależało na tym, żeby przekazać to, czego doświadczyli o Jezusie. Jeśli to nie jest ewangelizacja, to co jest ewangelizacją? Mateusz, Łukasz i Jan z Markiem, korzystając od niego, przekazali nam to wszystko, czego oni doświadczyli, dowiedzieli się o Jezusie Chrystusie. Każdy na swój sposób. Każdy na swój sposób. I Łukasz pokazuje nam, że to, czego Jezus dokonał, jest kontynuowane w Kościele. To, co jest, moi drodzy, najbardziej niesamowite w tych przekazach, a więc Marek, który jest źródłem dla Mateusza, jakieś źródło mów, z którego Mateusz korzysta, jakieś własne źródła, i Łukasz je ma, i Mateusz je ma. Marek też ma takie Sondergut. Kiedy na przykład, pamiętacie, opowiadałem o tym uzdrowieniu tego ślepca, który tak etapami jest uzdrowiony. Jest uzdrowiony w Betsajdzie, a to jest rodzinne miasto Piotra, bo Marek napisał Ewangelię na podstawie świadectwa Piotra. Czyli ci ewangeliści na swój sposób każdy, no, dzielili się tym, co mieli. I tak samo jak dzisiaj my. Tutaj każdy z was może stanąć przy tym mikrofonie i powiedz świadectwo swojej wiary, które będzie ubogacenie dla nas wszystkich. Po to tutaj jesteśmy. I te wykresy, suche, może strzałki, wydają się abstrakcyjne, one nam pokazują na wielką historię miłości do Jezusa. Na tym, że komuś zależało na tym, żeby pewne rzeczy przekazać. Żeby nie trzymać światła pod korcem. I co jest najbardziej interesujące, moi kochani, to, że zasadnicze miejsca wszystkie są te same. Tutaj mamy przepiękne zdjęcie, to jest Kafarnaum, tutaj mniej więcej jest dom Piotra, to jest współczesny taki kościół, tam on ma taką szklaną posadzkę, jeśli ktoś był w Ziemi Świętej, to wie o tym. Tam pod spodem widać jest ślady domu, gdzie mieszkał Piotr. Popatrzcie, tutaj jest taka czarna droga, widzicie? Tędy. Tu jest dawna synagoga. Tu jest czarna droga, to jest taki bazalt, czarny taki tuf jest, to jest skała czarna. Tutaj nie ma piachu żółtego, tylko jest czarny piach. I wyobraźcie sobie, tutaj jest droga, o tutaj mniej więcej, w tym miejscu.
nie, przepraszam, po tej, tak, dobrze mówię, po tej stronie tutaj. To jest droga, którą na pewno szedł Pan Jezus. Wielki archeolog włoski, ojciec Virgilio Corbo, kiedy odkrył tę drogę, ukląkł i całował kamienie. Powiedział, tędy na pewno szedł Pan. To nie są jakieś wymysły, to nie są jakieś bajki. To są konkretne miejsca, które zachowały po dziś dzień ślady tamtego czasu. Tutaj mamy bazylikę w Betlejem. Słynna brama pokory, tutaj jest grupa z Polski, akurat zrobiliśmy sobie zdjęcie. Ja tam byłem wtedy i oni z Polski byli sobie, żeśmy zrobili zdjęcie z Torunia. Nazywa się to drzwiami pokory, dlatego że tam trzeba się schylić, jak się wchodzi. Ale powód był o wiele bardziej prozaiczny, bo te drzwi były dużo większe, widzicie tutaj? One zostały zamurowane, dlaczego? Bo wprowadzali wielbłądy do środka. Więc żeby uchronić przed profanacją miejsca, trzeba było zamurować drzwi na tyle, żeby człowiek mógł wejść, a już zwierzęta pociągowe nie. Tutaj mamy okolice Betlejem, to są tereny uprawne, to są bananowce, drzewa oliwkowe, to jest współczesne Betlejem, to jest miejsce narodzenia Pana Jezusa, to jest Jerozolima. W tych zasadniczych miejscach wszystkie Ewangelie są zgodne i to jest niesamowite. Żadna nie mówi, że historia Jezusa toczyła się, nie wiem, w Pekinie, prawda, czy gdziekolwiek. Wszystko jest tu. I teraz spójrzmy już na samą Ewangelię, przede wszystkim na autora. Kim jest autor Ewangelii według świętego Mateusza? Od samego początku za autora tej Ewangelii uważano Mateusza, jednego z 12. To jest bardzo ważne świadectwo, które pochodzi od papiasza z pierwszego wieku po Chrystusie, więc to jest ten pierwszy moment chrześcijaństwa. Ten cytat zachował się dzięki historii Eusebiusza. To jest też skomplikowana kwestia, nie będę w to wchodził. W każdym razie jest to bardzo stary cytat, pochodzi z pierwszego wieku. I papież pisze tak. Mateusz uporządkował więc w języku hebrajskim logia, a każdy je tłumaczył jak potrafił. On twierdzi, że Mateusz napisał swoją Ewangelię w języku hebrajskim. Tutaj mamy hebraidi dialekto w języku greckim napisane. Hebraidi dialekto. A każdy je tłumaczył jak potrafił. Była taka teoria, że Mateusz napisał swoją Ewangelię w języku hebrajskim i później została przetłumaczona. Ta teoria się przyjęła, niektórzy ją przyjęli, nie mamy na to dowodów. Na pewno Mateusz pochodził z kultury hebrajskiej i święty Ireneusz z Lyonu około roku 200 napisał takie słowa. Mateusz zredagował swoją Ewangelię pośród Hebrajczyków w ich języku w czasie, gdy Piotr i Paweł nauczali w Rzymie i zakładali tam kościół. Po ich śmierci Marek, uczeń i tłumacz, przekazał nam na piśmie to, co nauczał Piotr, następnie Łukasz, towarzysz Pawła, spisał w księdze głoszoną przez niego Ewangelię. Moi drodzy, to, co jest bardzo ważne w tych cytatach, to fakt, że ci pierwsi, którzy pisali teksty ewangeliczne, opierali się na tych pierwszych świadkach. Piotr, Paweł, Łukasz był kompanem, że tak powiem, przyjacielem świętego Pawła, który razem z nim podróżował. I ewangelista Mateusz zostaje powołany przez Jezusa i jest to ten tekst. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego, pójdź za mną. On stał i poszedł za nim. Tutaj mamy przed sobą ten przepiękny obraz, który namalował Caravaggio. To jest obraz barokowy, pochodzi z XVI wieku. Moi drodzy, Caravaggio zostawił nam przepiękny obraz powołania Mateusza. Popatrzcie tutaj, Mateusz liczy pieniądze. Tutaj jest takich czterech panów, którzy są celnikami i młody chłopak, który się patrzy. Ten, ten, ten i ten. To są celnicy. Ten tutaj liczy pieniądze. Tutaj nie mamy dobrej rozdzielczości, tego jest nie widać, ale jak się patrzy na ten obraz na dobrych fotografiach, to nawet widać, jakie to są pieniądze.
Ja jestem bardzo emocjonalnie do tego obrazu przywiązany, ponieważ przez lata studiów w Rzymie mieszkałem w kolegium, które było niedaleko od kościoła świętego Ludwika Francuskiego, San Luigi dei Francesi, gdzie ten obraz się znajduje i tam bardzo często chodziłem. Bardzo wzruszający jest ta scena powołania. Zwrócę uwagę na jeden szczegół. Pan Jezus wchodzi tutaj, widzicie, z boku i mówi do Mateusza: I want you, chcę Ciebie. Popatrzcie na rękę. To jest ręka Pana Jezusa, która spotyka się z ręką Mateusza. Linia światła pada na jego twarz. Widzicie? I on, to jest dialog rąk. Chcę Ciebie, mnie. Mateusz jest zaskoczony. A tutaj jest Piotr, który naśladuje gest Pana Jezusa. To jest Kościół, który jako potwierdza ten moment wybrania. Genialny jest ten obraz. Mam go też u siebie w pokoju, jako reprodukcję tutaj w seminarium. Jeden z najpiękniejszych obrazów, które w ogóle świat widział. Ale jest jeszcze jedna rzecz w tej ręce. Ta ręka w taki sposób. Pamiętacie, czyja to jest ręka? Kto ją namalował pierwszy? To jest Michał Anioł w Kaplicy Sykstyńskiej, Stworzenie Człowieka. Czym jest powołanie Mateusza? To jest stworzenie go na nowo. Genialny opis, genialny obraz, który pokazuje to, co się stało w życiu tego człowieka. I to, co jest najbardziej istotne, to dwa czasowniki tutaj. Jezus odchodzi, Jezus przechodzi, przechodzi obok komory celnej. Celnicy to byli ludzie, którzy byli znienawidzeni przez Żydów, przez innych Żydów, dlatego że, jak wiecie, w czasach Jezusa Palestyna była pod panowaniem rzymskim. I Rzymianie co robili? Co robią okupanci w krajach, które zdobywają? Ciągną kasę. To jest podstawowa rzecz. Jak najwięcej się wzbogacić. Więc Rzymianie co robili? Wybierali ludzi z tamtejszych. Oczywiście to byli ludzie, którzy potrafili czytać i pisać, więc to była elita, tak czy inaczej. A procent ludzi potrafiących czytać i pisać był niewielki, bardzo niewielki. Bo my musimy się trochę przestawić. Nam się dzisiaj wydaje, że możemy wszystko napisać. W tamtych czasach głównym wehikułem komunikacji to była mowa, to był język. Procent ludzi potrafiących czytać i pisać był znikomy, bardzo znikomy. To była ścisła elita, naprawdę high class. Więc ci celnicy to byli ludzie wykształceni, sprytni, przebiegli. I Rzymianie co robili? Mówili tak, przykładowo, w tym roku macie z tej i tej prowincji ściągnąć, nie wiem, 10 talentów srebra, powiedzmy. Ich nie obchodziło, co ci celnicy robili, czy oni wzięli 20 talentów, czy 30. Więc ci celnicy co robili? Kradli, ile wlazło przy okazji. Oni musieli się rozliczyć ze swoimi chlebodawcami. Ale co przy okazji ukradli, to było ich. Nikt ich nie kontrolował. Byli kompletnie, kompletnie bezkarni. W związku z tym, jak taki celnik przechodził, to tak, gwizdali, rzucali w niego czym mogli. Jak byłem w Izraelu, kiedyś byłem w Jerycho i jechały czołgi izraelskie na takich platformach. W Jerychu jest ludność palestyńska. To wiecie, ci ludzie, widziałem, jak w te czołgi rzucali, to są te izraelskie merkawy, to są bardzo dobre czołgi, ogromne. Rzucali w te czołgi skórkami od bananów, jakimiś tam kawałkami, czymś, jakimiś tam cegłówkami. Rzeczywiście krzywdę wielką zrobili. Skórkę od bananów wrzucić w czołg, na ten czołg rzeczywiście od razu się przewróci. Ale to jest ten wyraz bezsilności, gniewu, takiego buntu, który gdzieś tam w człowieku jest, prawda? Więc ci celnicy, jak przychodzili tam, rzucali w nich, czy mogli ludzie. Mamy świadectwa też pozabiblijne, moglibyśmy tu długo o tym opowiadać. I ci celnicy ukrywali się. Pamiętacie, co zrobił Zacheusz?
ten mały celnik, taki nieduży, schował się na drzewo. Wiecie dlaczego? Bo sykomora ma dużo liści. Więc on schował się, myślał, że go, nie jest, jego, że go jest nie widać. A Jezus mówi, widziałem, schodź, chodź kolego. To ja już sam to powiedziałem, ale tak to mniej więcej wyglądało, prawda? Zacheuszku, jesteś, chodź, 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 chodź. Więc Mateusz siedzi na komorze celnej. On siedzi. To jest, on siedzi, to jest jego życie. To siedzenie ma też taki wymiar bardzo symboliczny. Jak my mówimy, że ktoś ma dobre krzesło, prawda? Że ma dobre krzesełko, dobry fotelik. Że ma dobre miejsce, się dobrze usadowił ktoś. My też tak mówimy. I teraz zobaczcie, co jest istotą powołania Mateusza. Istotą jest spojrzenie Pana Jezusa. Jezus ujrzał kogo? Człowieka, człowieka. I to jest właśnie istota. W legendzie o Wilhelmie Tellu jest powiedziane, że z 200 metrów człowiek jest celem, a z 5 staje się czym? Człowiekiem. Staje się człowiekiem. To, co się dokonało tutaj w życiu tego człowieka, to było to, że Jezus zobaczył w nim człowieka. Ta scena jest przepiękna, ten werset jest fantastyczny. Jezus odchodzi, ujrzał człowieka, który obsiadł na tej swojej komorze celnej, miał kasę, miał, dobrze mu się powodziło, oszukiwał, nic sobie z tego nie robił. Ludzie widzieli w nim tylko zdrajcę i oszusta, a Jezus ujrzał w nim co? Człowieka. Kochani, w naszym życiu bardzo wiele zależy od spojrzenia. Pamiętacie w historii o dobrym Samarytaninie w tej przypowieści? Kapłan idzie, ujrzał i co zrobił? Nic nie zrobił, poszedł dalej. Lewita ujrzał i co zrobił? Nic nie zrobił, poszedł dalej. A człowiek, Samarytanin, co ujrzał i co zrobił? Wzruszył się. Tam jest pierwsze słowo, to jest wzruszył się. To jest 10 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza. Jak będziemy mówili o Łukaszu, to do tego tekstu wrócimy. Wzruszył się, zobaczył jego cierpienie, zatrzymał się, wlał mu na rany wino i olej, włożył go na swojego, dosłownie na swoje bydle, na jakiś mógł być osioł, którym jechał. Zawiózł go do gospody, opatrzył mu rany, zostawił go tam. Bardzo wiele zależy od spojrzenia w naszym życiu. Powołanie Mateusza i radykalna zmiana jego życia zaczyna się od spojrzenia. Kochani, to spojrzenie, to ujrzał, stworzyło ewangelistę i apostoła. Gdyby Jezus go nie ujrzał, on by całe swoje życie przesiedział na tej komorze celnej i nigdy by stamtąd nie wstał. Jak wiele zależy od spojrzenia. Czasem wstajemy rano, dzień się zaczyna, spotykamy, nie wiem, żonę, męża, dzieci, prawda, kleryka, tak jak dla mnie w seminarium. Człowiek się uśmiechnie, ten się do ciebie uśmiechnie, a dzień piękny, nawet jak jest tak jak dzisiaj, piękny dzień. Ale czasem wstajesz, słońce świeci i spotykasz tą drogą tobie osobę, jak cię zmierzy wzrokiem, o, to już by się chciało iść spać. Koniec, dzień załatwiony, wystarczy, na cały dzień wystarczy. Już ci się żyć nie chce. Jest tak? Jest tak. W życiu bardzo wiele zależy od spojrzenia, bardzo wiele. I to spojrzenie stworzyło apostoła. Kochani, jak patrzymy na ludzi, co w nich widzimy? To jest pytanie, które powinniśmy sobie codziennie w rachunku sumienia stawiać. Codziennie. Bo ja mogę w drugim człowieku widzieć konkurenta, prawda? Przychodzi tutaj 100 osób z Gloriozy do seminarium, mogę powiedzieć, Boże, jaka radość, jak dobrze, że są ludzie, którzy kochają Pana Jezusa. A mogę też powiedzieć, o nie, no będę znowu tu się modlić, będę mi, ja słyszę, jak tam chodzicie, prawda, bo ja tam mieszkam. No tak, znowu nie będę mógł spać. No i tak też można powiedzieć. No i co? Można tak powiedzieć. To tylko przykład oczywiście. Prawda?
Mogę iść rano na wykład powiedzieć, jak dobrze, że mogę pójść, podzielić się czymś, popatrzeć w twarze tych młodych ludzi, trochę entuzjazmu zasiać, a mogę powiedzieć, Boże, dzisiaj znowu 5 godzin, jak ja wytrzymam do południa, ojejku, i znowu. W każdej rzeczy tak jest. Pan Jezus mógł przejść obok Niego i pozostał, i nikt by się temu nie zdziwił. Mało tego, zobaczcie, co się stało. Po powołaniu Mateusza Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z grzesznikami? On usłyszawszy to rzekł, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i zrozumcie, co znaczy miłosierdzia chce bardziej niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Zobaczcie, powołanie Mateusza stało się aktem ewangelizacji dla tych ludzi. Stało się aktem ewangelizacji dla tych ludzi. Podzielę się z wami pewnym wspomnieniem, bardzo osobistym. Przez 3 lata byłem na parafii we Włoszech. Kiedy zbliżała się na początku roku, zawsze była tak zwana, u nas to nazywamy kolędą, tam to się nazywa wizyta pasquale, czyli wizyta wielkanocna. W parafii, gdzie pracowałem, było ponad 12 tysięcy ludzi. Chodziliśmy z proboszczem, ja byłem sam z proboszczem, chodziliśmy tylko 5 dni w tygodniu, w sobotę nie, bo mieliśmy grupy przy parafii, więc nie było mowy, niedziela tym bardziej. I chodziliśmy popołudniami tylko, więc zaczynaliśmy w styczniu, kończyliśmy w maju czasem. Bardzo długo, no nie było innej możliwości. I wyobraźcie sobie, zachodzę pewnego dnia, dostałem z przydziału, tam takie bloki były szare. I to nie jest jakaś wymyślona historia, to jest fakt. Zachodzę, pukam, dzwonię do tych drzwi, otwierają się od wewnątrz. Nikogo nie widzę, wchodzę do takiego dosyć ciemnego pomieszczenia, drzwi się zamykają. Stała przede mną kobieta w szlafroku i od razu dała mi listę usług. Możecie się domyślić jakie. To był dom publiczny. Więc ja mówię, no ja nie po to. Poczułem się bardzo zakłopotany. I to, co mnie uderzyło, i teraz jak ja o tym wam mówię, to bardzo się wzruszam, bo pamiętam wzrok tej dziewczyny, takie puste oczy. Dla niej mężczyzna to był klient. Więc ja mówię, proszę Pani, ale ja jestem księdzem. Ja w koloradce byłem, ale oczywiście nie zauważyła. W stule tutaj, cały ubrany na księdza, jak Pan Bóg przykazał. I ona wtedy, ale to... Ksiądz wie, co ja robię. No myślę, że tak. Co, i ksiądz się mną brzydzi, prawda? Ja mówię, nie, nie brzydzę się. Czy mogę usiąść? Ona tak się ubrała. Zaczęliśmy rozmawiać. Ta rozmowa była niezwykle wstrząsająca dla mnie. I mówię do mnie, proszę księdza, ona się rozpłakała. No, historia, no taka jaka była. I mówię do mnie, proszę księdza, tutaj są jeszcze inne moje koleżanki. Czy ksiądz się chce z nimi spotkać? No tak. Zadzwoniła. Jeszcze piętro, wiesz, to była cała klatka. Tam jakoś tak zorganizowane to było, że tam w kilku pomieszczeniach to było. W jednym z tych pomieszczeń było ich kilka. Słuchajcie, płakaliśmy, one i ja, żeśmy płakali. Ta rozmowa była tak wstrząsająca dla mnie. I one, jedna z nich mówi, proszę księdza, ja już dawno nie pamiętam, kiedy mężczyzna rozmawiał ze mną w taki sposób. Spotkaliśmy się wszyscy w tym mieszkaniu, tam ich było kilka. Kiedy czytam ten tekst, to tak mi się czasem to spotkanie przypomina. I to pytanie, prawda, czy ksiądz się mnie nie brzydzi? Ja mówię, dlaczego miałbym się brzydzić? I ona się rozpłakała wtedy. I potem zadzwoniła, bo słyszałem, jak dzwoniła do jednej, to już, żebym tam nie chodził, bo okazało się, że cała klatka była, to był blok czteropiętrowy.
W jednym mieszkaniu się spotkaliśmy, pomodliłem się z nimi. Jeszcze tak trochę mnie to rozśmieszyło, bo tam ona tak przez telefon mówi, tam się dobrze ubierzcie, mówią do tych swoich koleżanek. To się dobrze ubierz, to ona nie mówi. Ale też widziałem, wiecie, ten odruch tego człowieczeństwa, to spojrzenie, które stawało się normalne. Jak wiele zależy od spojrzenia. Może być spojrzenie bez wyrazu, może być spojrzenie bez wyrazu. Kiedy człowiek patrzy i nic nie widzi. Ewangelia według świętego Mateusza to Ewangelia człowieka, który doświadczył miłosierdzia. I dlatego, że doświadczył miłosierdzia, potrafił tak o tym miłosierdziu pisać. To jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli konkret, który stoi za tym, cała historia, która stoi za tym, żeby później zrozumieć cały tekst. Więc tutaj, w tym geście, genialny Caravaggio to pokazał. Nie wiem, czy tak było. On tak to widzi i mi się bardzo podoba ta wizja. Chcę ciebie. Mnie? Mnie? Zobaczcie, dialog tych dwóch rąk. Tutaj. Mnie? Przecież ty wiesz, co ja robię. Tak, chcę ciebie. I Piotr niejako, ten, który już jest uczniem Jezusa, jakby potwierdza ten gest. Oczywiście to jest cytat ze stworzenia człowieka z Michała Anioła, bo tak samo jak są cytaty w literaturze, tak samo są cytaty w malarstwie, prawda? Posługujemy się obrazami, to jest rzecz znana. Więc powołanie Mateusza to był wielki cud i to był wielki wstrząs też. I potem obok, w tym samym cyklu obrazów jest ten drugi obraz, to jest Mateusz, który pisze Ewangelię i anioł z góry coś mu tu pokazuje na palcach, bo w Ewangelii według świętego Mateusza bardzo ważne są liczby. Siódemka, dziesiątka, trójka, to one mają swoje znaczenie. To jest typowy Żyd, który zna się na tych rzeczach i je bardzo używa. Ewangelia według świętego Mateusza dzieli się, z grubsza rzecz biorąc, na trzy główne części. Tak to wygląda. Tak dla pewnej jasności. Najpierw mamy prolog. To jest dzieciństwo, rozdziały pierwszy i drugi. Potem mamy korpus Ewangelii, rozdziały od 3 do 25. I potem mamy epilog, który to są rozdziały 26-28, męka, śmierć i zmartwychwstanie. Czyli Ewangelia jest zbudowana bardzo linearnie. Jest wstęp, w którym jest dzieciństwo, jest korpus i jest zakończenie. Bardzo logiczna, prosta, piękna konstrukcja. I teraz, gdzie powstała? Czas powstania to lata, gdzieś 75-85. W Antiochii Syryjskiej, może gdzieś w Palestynie. Trudno nam jest uchwycić ten moment. Niektórzy mówią, że w latach 50., 60., wydaje mi się to opinia mocno przesadzona, ja osobiście się z nią nie zgadzam. Tutaj moglibyśmy długo debatować. Ta późniejsza data wydaje mi się o wiele bardziej prawdopodobna, możemy to łatwo argumentować. I Ewangelia według świętego Mateusza, jak powiedziałem, składa się z trzech części. Prolog. To jest narodzenie i dzieciństwo, pierwsze dwa rozdziały. Epilog, 26, 7 i 8, trzy rozdziały na końcu. A ta część, korpus, składa się z pięciu bardzo równomiernych części. I co jest, kochani, kręgosłupem tej Ewangelii? Kręgosłupem Ewangelii jest pięć wielkich mów Pana Jezusa. Tych mów jest pięć. Pierwsza mowa to kazanie na górze. Potem druga to jest mowa misyjna, w przypowieściach, rozdział 13, potem 18, 24, 25. Dlaczego tutaj jest pięć mów? I tutaj dochodzimy do bardzo ważnego wniosku. Ewangelista Mateusz, jak wiemy, był Żydem, tak? Był celnikiem, był Żydem. Nawrócił się, Jezus go nawrócił. I Mateusz pisze swoją Ewangelię najprawdopodobniej do kogo? Do chrześcijan, którzy są nawróconymi Żydami. Dlaczego mamy pięć mów Pana Jezusa?
Co dla Żydów było takie ważne, co się wiązało z liczbą 5? Pięcioksiąg. Czyli 5 pierwszych ksiąg Pisma Świętego. Pamiętacie? Księga Rodzaju, Wejścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa. Czyli zobaczcie, co zrobił Mateusz. Rzecz genialną zrobił. Genialną. On chciał pokazać, że Ewangelia Jezusa Chrystusa nie jest zdradą korzeni, z których oni wychodzili, ale jest wypełnieniem tego, na co oni od zawsze czekali. Coś fantastycznego. Moi drodzy, potrafić połączyć to, co jest historią, z tym, co jest przyszłością, to trzeba mieć Ducha Bożego, bo tego się inaczej zrobić nie da. Więc kośćcem Ewangelii według świętego Mateusza jest 5 wielkich mów. I te wielkie mowy pochodzą z jakiegoś źródła, ze źródła Ku. My nie mamy ich w Ewangelii Marka, dlatego że Marek nie miał tego materiału. I kiedy Marek umarł, Ewangelię już napisał i ich już po prostu nie umieścił. To źródło Ku było prawdopodobnie gdzieś w Galilei. Stąd też mamy jakby pięcioksiąg chrześcijański, a ta piątka jest bardzo popularna, na przykład Księga Psalmów. W Księdze Psalmów mamy 150 psalmów, prawda? Tam również jest taka formuła Toda Adonai Leolam Leolam w języku hebrajskim. To znaczy, chwała Pana będzie na wieki wieków. Amen. I 5 razy mamy taką formułę i te psalmy dzielą się na 5 ksiąg. Też mamy pięcioksiąg w psalmach. Oni bardzo to lubili. I kochani, już teraz to powiem, bo za chwilkę będziemy mieli przerwę. W Ewangelii według świętego Mateusza będziemy mieli ciągle nawiązanie do Starego Testamentu. To jest jego najbardziej charakterystyczna cecha. Żaden inny ewangelista nie ma tyle cytatów ze Starego Testamentu, ile ma Mateusz. Jezus pokazany jest jako nowy Mojżesz. Kazanie na górze. Z czym wam się kojarzy góra ze Starego Testamentu? Z Synajem, oczywiście, śmiało mówcie, bo to jesteśmy tutaj, wiecie, po bratersku i siostrzańsku. Więc to jest Synaj. W kazaniu na górze nawet nie mówi się, jaka to jest góra, bo to nie ma znaczenia. Ważne, że jest góra. I 8 błogosławieństw to jest nowy dekalog. Jezus, który staje się kim? Nowym Mojżeszem. Tylko ewangelista Mateusz opowiada nam o rzezi niewiniątek i o ucieczce do Egiptu. I Jezus z Egiptu wraca do Palestyny. Kto wrócił z Egiptu do Palestyny? Mojżesz i cały lud wybrany. Jezus solidaryzuje się ze swoim ludem i przechodzi jego drogę. Nie wiem, czy wam się zdarza czasem, jak macie jakieś miejsca, do których jesteście przywiązani z dzieciństwa, jakieś, nie wiem, szkoła, czy jakieś miejsce, w których byliście, się wraca z sentymentem do pewnych miejsc. Chcecie przypomnieć. Ja ostatnio, 2 miesiące temu, mieliśmy spotkanie klasowe po 37 latach po maturze, w Ostrołęce, w Ogólniaku, gdzie się uczyłem. Wiecie, ja ze łzami w oczach usiadłem w tej auli, w której się uczyłem. Naprawdę wzruszyłem się. Stary chłop jestem, dopuściło po prostu we mnie. Ksiądz Jacek też tam się uczy zresztą. Bo to jest najlepsza szkoła w Ostrołęce, prawda? Ta jest. Więc ksiądz Krupka też tam się uczył. No wiecie, cóż można powiedzieć. Więc człowiek wraca z sentymentem i odżywa cała historia. Jezus w Ewangelii Mateusza jest nowym Mojżeszem. Niejako w sobie samym doświadcza tego, czego doświadczył naród wybrany. Więc to jego żydowskie zakorzenienie nie stanowi dla niego ograniczenia, ale stanowi dla niego ogromne bogactwo, z którego on korzysta. I Mateusz tworzy nam Ewangelię jako nowy pięcioksiąg. Chcę na zakończenie odwołać się do pewnego świadectwa. Mam tutaj książki dwie, ich jest więcej. Trzy mam właściwie. Moi drodzy, pierwsza to jest książka, którą napisał Eugenio Zolli. To jest w języku włoskim, a jest też chyba polskie tłumaczenie Prima dell'Alba, czyli przed świtem. Eugenio Zolli to jest nawrócony rabin Rzymu,
który w lutym 1945 roku nawrócił się na chrześcijaństwo i przyjął imię Eugeniusz na cześć papieża Piusa XII, który nazywał się jak? Eugenio Pacelli, Eugeniusz Pacelli. Fantastyczny człowiek, który zapłacił za swoje nawrócenie ogromną cenę, ogromną cenę. Tu jest biografia, która została napisana przez Judith Cabot, tytuł włoski Il Rabbino che si arrese a Cristo, po polsku można powiedzieć rabin, który poddał się Chrystusowi, który skapitulował przed Jezusem. Historia tego człowieka jest absolutnie niesamowita, dlatego że on w święto Jom Kippur, kiedy sprawował liturgię w synagodze, miał widzenie Chrystusa, który powiedział mu: jesteś tu ostatni raz. Zobaczył Chrystusa, wiecie, w synagodze. I co ciekawe, miał w domu, żona jego była i córki, wyobraźcie sobie, wrócił do domu i kiedy wszedł do domu, jego żona mówi: nic nie mów, ja wiem wszystko to, co ty wiesz. W domu ona również miała Chrystusa, który jej powiedział, że stanie się chrześcijanką. Oni przyjęli chrześcijaństwo, zostali wyrzuceni z synagogi, został ogłoszony post. Na Instytucie Biblijnym, w bibliotece widziałem gazetę z tamtego czasu, którą wydawała wspólnota żydowska wtedy w Rzymie. Jest tylko jeden wyraz. Ja nie wiem, w komputerze to byłaby 500, nie wiem, jaka to jest czcionka ogromna. Tytuł jest Traditore, zdrajca. Zapłacił ogromną cenę. On później był profesorem na uczelni, gdzie później ja studiowałem, patrzyłem w aktach. Miał bardzo mało studentów, bo ciągle go widzieli jako Żyda. Więc tak, Żydzi go odrzucili, chrześcijanie patrzyli na niego tak. I on w dniu swojej śmierci, kiedy umierał, a zmarł w piątek i to około godziny 15, no niesamowite wszystko było w jego życiu, powiedział takie słowa: nikogo się nie wyparłem. Czyli Bóg Jezusa Chrystusa to nie jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, a ja, będąc Żydem, miałem to szczęście, że zostałem też chrześcijaninem. Kochani, do takich ludzi pisał Mateusz, jak ten. I jeszcze jedna książka, tym razem to jest Współczesna rzecz. Autorem jest ksiądz Grzegorz Pawłowski. Tutaj na okładce go widzicie, w tej strony. Kapłan diecezji lubelskiej, który zmarł kilka miesięcy temu, niedawno. Jego właściwe imię to Jakub Hersch Griner. To był Żyd, który ocalał jako jedyny z kilkuset Żydów, którzy zostali zamordowani. Cała jego rodzina, rodzeństwo, wszyscy w pień wybici przez Niemców. On ocalał i napisał taką książkę pod tytułem Mesjasz według Starego i Nowego Testamentu. Czyta się to bardzo łatwo. To nie jest książka naukowa, to są takie refleksje. Jak wam wpadnie w ręce, to bardzo was zachęcam. I jak ja płaciłem, to kosztowała 39 zł. I tutaj w tej książce on pisze tak, zacytuję dosłownie jedno zdanie, bardzo piękne. Mówi tak: Pan Bóg rozmawiał z Abrahamem jak z przyjacielem i zawierał przymierze z nim i z Izraelem, a przez proroków ogłasza narodzenie Mesjasza. Dzieje narodu wybranego to historia zbawienia realizowana przez całe pokolenia. Może ta książka się przyda, bo została napisana przez księdza Żyda. Przydaje się. Świadectwo nawrócenia. Kochani, zacytowałem wam księdza Pawłowskiego, czyli Jakuba Hersza Grinera i też Eugenio Zolli, dlatego że do takich ludzi pisał Mateusz. To są ludzie, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo i największym problemem było dla nich wytłumaczyć wobec własnych członków swojej własnej rodziny, wobec swoich przyjaciół, bliskich, dlaczego to zrobili. Byli uważani za zdrajców. I sposób, w jaki Mateusz napisał swoją Ewangelię, miał im pomóc, żeby stając wobec tych ludzi, oni mogli powiedzieć, tak jak Zolli mówił: niczego się nie zaparłem, bo to, w co uwierzyłem, było ogłoszone przez proroków. I to jest właśnie klucz do zrozumienia Ewangelii. Bez tego byśmy tej Ewangelii nie zrozumieli. Moglibyśmy zrozumieć powierzchownie, ale nie to, co ona ma w
w głębi swojego przesłania. To jest Ewangelia, która została napisana przez nawróconego Żyda, dla nawróconych Żydów, żeby pokazać, że Jezus Chrystus jest kimś, dla kogo warto jest żyć i umierać. A Mateusz tego doświadczył i ten swój zapał, tę swoją miłość chciał też przekazać nam. Więc czytając tę Ewangelię, możemy tego doświadczyć. Jak to Jan 23, wiecie, że to był człowiek o niezwykłym poczuciu humoru. I kiedyś przyszła do niego pewna siostra zakonna i mówi do niego: Ojcze Święty, ja jestem przełożoną Ducha Świętego. Bo chciała powiedzieć, że zgromadzenia Ducha Świętego, a tak na skutek Ducha Świętego. Jestem przełożoną Ducha Świętego, a on ukląkł przed nią i mówi: a ja tylko skromnym wikariuszem Chrystusa na ziemi. On był w ogóle człowiekiem o niezwykłym poczuciu humoru. Był nuncjuszem apostolskim w Paryżu w randze arcybiskupa. I wiecie, jak to na tych zebraniach dyplomatycznych, tam oczywiście jest odpowiednia etykieta, cały protokół. No i były żony tych ambasadorów, no niektóre, no ubrane, no kobiety, no chciały się trochę pokazać też, no wcale się nie dziwię. No i posadzili go obok takiej jednej pani z takim dosyć dużym dekoltem. I on tak nie bardzo wiedział, co ma zrobić. Zdjęcia robili. No więc chciał być delikatny, żeby tam kobieta się nie poczuła jakoś no, tak spłoszona, więc mówi, w pewnym momencie stał tam taki kol z owocami. On mówi: proszę pani, proszę się poczęstować. Ale mówi: eminencjo, to nie, jeszcze nie czas na owoce, bo to początek posiłku. No tak, mówi, ale Ewa jak zjadła owoc, to zobaczyła, że była naga. To Jan 23, to nie ja. I wiecie, to był człowiek, który miał niesamowitą, on jest święty już dzisiaj, prawda, był, pamiętacie, kanonizowany, ja razem z Janem Pawłem II. To był człowiek o niesamowitym takim dziecięcym sercu. Słyszałem to, byłem na spotkaniu jego długoletnim sekretarzem, był taki biskup Loris Capovilla, on później był biskupem w jednej diecezji włoskiej, opowiadał, że Jan 23, on był taki dosyć korpulentny i opowiadał, jak to na konklawę szedł Via Conciliazione i jakieś dwie kobiety szły za nim i mówił: jaki on jest gruby, jaki on jest brzydki. A on się odwrócił i mówi: proszę pani, konklawę to nie konkurs Miss Italia. I on miał takie, wiecie, poczucie humoru, jak szedł spać, to ten ksiądz Capovilla opowiadał, późniejszy biskup, jego sekretarz długoletni, no z nim całe życie przeżył, więc go znał. Mówi, że on szedł spać i mówi tak: Panie Jezu, ja idę spać. Do godziny 6:00 Ty myśl o swoim kościele. Ja idę spać, bo jestem zmęczony. Jak rano wstanę, zajmę się kościołem. I spał jak dzieciątko. A zasłynął, wiecie, z tego, to z takim wielkim wzruszeniem opowiadam. To były czasy, no, bardzo trudne i on kiedyś wygłosił, to się nazywało słynne Discorso della Luna, czyli przemowa przy księżycu, dosłownie tłumacząc. Na placu Świętego Piotra mówił do ludzi obecnych tam, mówi: kiedy pójdziecie do waszych domów, wieczorem to było po jakiejś audiencji, mówi: kiedy pójdziecie do waszych domów, to dajcie całusa, pocałujcie wasze dzieci i powiedzcie, że to jest pocałunek od Ojca Świętego. To ludzie tak zapamiętali, z takim, bo on był niezwykle takim, miał takie wielkie, piękne człowieczeństwo. I ja czasami, wiecie, jak tak człowiek myśli, może wam też się zdarzy, może czasem warto by powiedzieć: Panie Jezu, ja do piątej tam, do której idę spać. Teraz jak wstanę, to będę myślał, czy myślała o swoim, a teraz to ja chcę spać, dobranoc, Panie Jezu, prawda? Moja świętej pamięci babcia wychodziła z kościoła, mówiła: Panie Jezu, zostań z Bogiem. Dobrze. Moi drodzy, to co mówiłem na poprzednim spotkaniu, jeżeli może było takie trochę skomplikowane, czy jakieś, ja chciałem po prostu pokazać wam, bo to jest okazja, którą mamy, jedyna, myślę, żeby takie rzeczy też podjąć.
Chciałem wam pokazać, że za tekstem ewangelicznym stoją dwie rzeczy. Po pierwsze stoi osoba ze swoją wrażliwością, ze swoją historią. To, co mówiliśmy w Ewangelii Marka, prawda? Kiedy on miał swoją historię, ta matka, ten ogród, to wszystko. Ewangelia Mateusza jest inna, to jest inny człowiek. On ma swoją historię, ma historię grzechu, ma historię osobistego nawrócenia, prawda? Jest to spotkanie Jezusa z tą jego grzesznością, jest to spojrzenie przepiękne. I te wszystkie strzałki, które pokazywałem wam, jak te Ewangelie się formowały, jak jedni z drugich korzystali, to jest jedna bardzo ważna sprawa. Za tym tekstem stoi Kościół. To jest ogromnie ważne. I my tak naprawdę dzisiaj, ja i każdy z was tutaj obecnych, my piszemy Ewangelię dalej. Ona dalej trwa i w Ewangelii Mateusza jest to bardzo widoczne, co za chwilkę zobaczymy. Więc miałem taki zamiar i to był moja intencja. Jeśli, nie wiem, to było nudne czy jakieś niepotrzebne, to wybaczcie, ale tak w moim przekonaniu jest, że my musimy solidnie wejść w ten tekst, żeby zrozumieć jego przesłanie. I jeżeli chcecie czytać Ewangelię według świętego Mateusza, to proponuję wam taki nietypowy sposób czytania. Zacznijcie od pięciu wielkich mów Pana Jezusa, bo to jest ten kościec, na którym ona się opiera. I tutaj macie przed sobą ten schemat, na tym zakończyliśmy. Jest prolog, czyli jest Ewangelia dzieciństwa i to już odróżnia go od Marka. U Marka tego nie ma zupełnie. I potem mamy epilog, czyli zakończenie też bardzo szczególne, o którym za chwilkę powiemy. A w środku ten korpus, ta główna część zbudowana jest wokół tych pięciu mów. To jest taki kręgosłup, na którym cały ten tekst się opiera. I to jest jego charakterystyka. U Marka tego nie ma, bo Marek, nie znając źródła ku, nie znał tych wszystkich wielkich mów Pana Jezusa. Przynajmniej nie w tym stopniu, żeby mógł je w taki sposób zredagować. I teraz chciałbym, żebyśmy prześledzili właśnie te wielkie mowy, bo one stanowią kościec. Zobaczcie, pomiędzy tymi mowami, ja tutaj próbowałem to wyróżnić też kolorem i kursywą, mowa, pięć ich jest, a pomiędzy tymi mowami mamy narrację, czyli jest to, co się dzieje, to, co Jezus robi. I dlatego ta Ewangelia jest tak niesamowicie przemyślana. To jest przepiękny tekst. I kiedy misjonarze katolicy wychodzili, jak za chwilkę zobaczycie, szli do ludzi, katolicy chrześcijańscy, powinienem powiedzieć w tym kontekście, oni mieli jakby gotowe schematy katechetyczne. Chcieli mówić o przypowieściach, mieli jeden schemat. Chcieli mówić o cudach, mieli drugi. Chcieli mówić o przebaczeniu i tak dalej. To jest, moi drodzy, Ewangelia ucznia, który słucha Jezusa i dzieli się tym, co usłyszał. Dobrze, więc pięć mów Pana Jezusa w Ewangelii według świętego Mateusza, czym są? To jest jakby kręgosłup Ewangelii. Użyłem tutaj oczywiście w cudzysłowie, dlatego że to jest, no, tak to sam nazwałem. I to jest ten nowy pięcioksiąg, to, co wam mówiłem na końcu. Osoba, która czytała Mateusza, mogła powiedzieć: jestem chrześcijaninem, jestem Żydem. To, że jestem Żydem, jedno drugiemu nie przeczy. Jedno drugiemu nie przeczy. Kochani, pierwsza mowa zatem, słynne kazanie na górze, rozdziały 5-7, nazwałem to Ewangelią Ewangelii. Czy wiecie, że Mahatma Gandhi znał prawie na pamięć ten tekst? On był zafascynowany Jezusem. Hindus, ale czego nie mogą Hindusi zrozumieć? Faktu, że bóstwo objawia się w ten sposób. Nie chcę Panu Jezusowi laserem po głowie jeździć, więc obok to robię. Więc dla nich ukrzyżowanie Jezusa jest rzeczą absurdalną. Pamiętam takiego mojego kolegę na Uniwersytecie w Rzymie, Hindus, pochodzący z prowincji Kerala, i on mówi: słuchaj, wszystko mogę zrozumieć. Wybaczcie, że to powiem, chociaż mi to ciężko przez gardło przychodzi. Ale jak można czcić wisielca? Przepraszam, to źle brzmi, ale tak on mi powiedział. Kochani, dla ludzi z zewnątrz Jezus Chrystus ukrzyżowany to jest rzecz absurdalna. Ale weźcie pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział drugi. Co Paweł powie?
Krzyż jest czym? Zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan, Greków. To jest coś niepojęte. Jak to? No, jaki to Bóg? Co to za Bóg? Co to za Bóg? I Gandhi właśnie, który przyjmował kazanie na górze, był zafascynowany tym przesłaniem pokojowym, które z niego płynie. No, Ewangelia błogosławieństw, prawda? Błogosławieni cisi, błogosławieni ubodzy, błogosławieni pokój czyniący. To jest przesłanie uniwersalne. Nawet ateiści się z tym zgodzą. Nawet ateiści się z tym zgodzą. No ale dać życie i to ma być Bóg? No nie, to jaki to Bóg? No Bóg jest potężny, tak? Widzicie, i tutaj się rozchodzimy, więc Mateusz jest tego świadomy, dlatego w kazaniu na górze zawiera kwintesencję nauczania. Gdybyśmy, kochani, mieli tylko kazanie na górze, jeszcze do niego za chwilkę wrócę, to byśmy mieli zasadnicze przesłanie Ewangelii. Dlaczego? Jeszcze o tym sobie powiemy. A kazanie na górze dokonało się tutaj najprawdopodobniej, no to taka góra trochę jak u nas Kościół Kapucynów, prawda? To nie jest jakaś wielka góra, ale przepiękny jest ten teren. Ja bardzo lubiłem w Galilei przebywać, bo tam jest dużo zieleni. Jak mogłem, to zawsze tam sobie jechałem w czasie tego roku, kiedy byłem w Jerozolimie. I tutaj jest, widać w tym prześwicie Kościół ośmiu błogosławieństw. On ma formę oktagonu, czyli ośmiokąta, bo nawiązuje do czego? Do ośmiu błogosławieństw, bo kazanie na górze rozpoczyna się ośmioma błogosławieństwami, a kończy się czym? Słynnym tekstem o domu zbudowanym na piasku albo na skale. Jezus powie, każdy, kto słuchał tych słów i zachowywał, i zachowuje, to jest pobudowany na skale. A jak ktoś słucha i nie zachowuje, to jest pobudowany na piasku. To jest wielka iluzja, bo można powiedzieć, a ja chodzę do kościoła, a ja się modlę, a ja czytam Pismo Święte, a ja mam, a ja wykładam Pismo Święte, mogę powiedzieć. Ja Pan powie, co z tego? I co z tego? Ile z tego w Twoim życiu jest? I to jest zasadnicze pytanie. Jan Paweł II, papież 33 dni, kiedyś spotkał się z profesorami Uniwersytetu Gregoriańskiego, powiedzieli mi to moi koledzy, jak byłem na studiach, i mówili, że to był ten papież, który bardzo krótko był papieżem. I wiecie, powiedział takie zdanie wtedy do profesorów i do studentów, które mnie bardzo mocno zapadło w pamięć i często o nim myślę. Jan Paweł I mówił tak, boję się studentów i profesorów, którzy bardzo dużo mówią o Bogu i mało rozmawiają z Bogiem. Tutaj się rozmijamy. Można sobie, przepraszam słowo, napchać gębę najmądrzejszymi słowami. Tylko co z tego później do życia? Tu jest przejście zasadnicze. Tu jest przejście zasadnicze. Ja czasami się boję, wiecie, jak ja kiedyś stanę przed świętym Piotrem i on powie, człowieku, coś ty tym ludziom naopowiada. Ja się boję tego, wiecie? Naprawdę. No i co, no, mówię, no, co mu powiem? Nie wiem, co mu powiem. No i powiem, no starałem się. Trzeba było się douczyć, a przede wszystkim żyć lepiej. Więc Góra Błogosławieństw jest tutaj. To jest widok z dołu do góry, a teraz z perspektywy odwrotnej, z góry na dół. Zobaczcie, jakie to jest piękne miejsce, widzicie? Teraz tak, jakbyśmy stanęli tu i zrobili zdjęcie w dół. Tutaj mamy Kafarnaum właśnie i tutaj, no przepiękne miejsce. Tutaj mamy Jezioro Galilejskie, to już jest po tamtej stronie. I Jezus tutaj nauczał właśnie w ten sposób. Jezioro Tiberiackie, które Żydzi nazywają Kinneret, od słowa kinnor, to znaczy harfa, bo przypomina harfę. Mniej więcej 16 kilometrów tutaj, 30 wzdłuż. Jezioro, które było teatrem życia Pana Jezusa, uczniów, tu mamy Tyberiadę. Żydzi nie lubili chodzić do Tyberiady, bo słowo Tyberiada pochodzi, jak myślicie, od jakiego, od kogo? Od Tyberiusza. To było miasto, które zostało praktycznie zbudowane przez Rzymian. Dla Żydów to było miasto nieczyste, oni tam nie lubili chodzić. Dla nich jest przede wszystkim Kafarnaum, to znaczy góra, miasto Nahuma. I tutaj zobaczcie, mamy Magdala, widzicie? Maria Magdalena pochodziła stąd właśnie, Migdol. Tu jest Tapcha. Tutaj to jest teatr działania Pana Jezusa. Jak się patrzy na to zdjęcie tutaj, to w tym kierunku, tutaj na zdjęciu z tego nie widać, ale w tym kierunku jest Liban i jest Góra Hermon.
i stamtąd bardzo zimne powietrze przychodziło, łączyło się z tym powietrzem. Jezioro Galilejskie to jest największe słodkowodne jezioro położone w depresji, prawie około 300 metrów poniżej poziomu morza. Morze Martwe jest jeszcze niżej. Ono jest tutaj, jak się te dwie masy powietrza mieszały ze sobą, to zimne powietrze, które schodziło z gór, z Libanu, i to stłamszone, ciepłe powietrze, które jest tutaj, dochodziło do bardzo gwałtownych burz. Więc ta burza na jeziorze, o której mówi Ewangelia, to jest jedno ze świadectw wiarygodności Ewangelii. Wierzcie mi, ja na własne oczy to widziałem, w ciągu kilkunastu minut zmienia się wszystko. Jeśli rybak znajduje się na środku jeziora, to tylko się modlić, żeby przeżył. Jeśli nie ma dobrej łódki i jakiegoś dobrego stabilizatora, to nawet dzisiaj to jest strasznie niebezpieczne. Bardzo. Jak turyści przyjeżdżają do Ziemi Świętej i jeżdżą tam tym statkiem i tam ten sztuczny wiatr tam robią, to takie trochę śmieszne jest, no ale tak robią, bo ta flaga polska się pokazuje, czy tam jaka, wiadomo, to wiecie, to pier jest ważny. To zawsze oni robią, pływają te statki tak tutaj troszeczkę, w ten sposób, przy brzegu. Nigdy się nie wypuszczają daleko, nigdy. Po prostu to jest niebezpieczne, no i zawsze takie było. Dobrze, i to jest z góry zdjęcie satelitarne. Więc pierwsza mowa to jest kazanie na górze, jeszcze do niego wrócę. Druga mowa to jest rozdział 10 do 11.1. 10 rozdział, mowa misyjna. Co to jest mowa misyjna? To jest mowa skierowana do uczniów, których Jezus posyła, żeby głosili Ewangelię, prawda? I tutaj padają te słynne słowa: nie noście sandałów, nie noście dwóch lasek. Tutaj też padają słowa: nie bójcie się, czyż nie sprzedaje się wróbla za asa, jesteście ważniejsi od wielu wróbli. To są, moi drodzy, słowa skierowane do misjonarzy. Druga mowa w Ewangelii Mateusza ma charakter misyjny. Jak się to przeczyta, to tam jest całe kompendium tego, co misjonarz powinien robić, a czego nie powinien robić. Tam jest instrukcja. Jak klerycy wyjeżdżają na wakacje, to dostają taką specjalną, oni to wiedzą, dostają taką specjalną kartkę i tam są pewne wytyczne. Ta mowa misyjna to jest coś takiego. Nie chcę wybrać tego porównywać, ale chodzi mi o pewną analogię. Trzecia mowa, przepiękna, to jest 13 rozdział przypowieści o Królestwie Niebieskim. Tutaj mamy przypowieści Pana Jezusa i tutaj zostały one zebrane do jednego. Czym jest przypowieść? W języku hebrajskim jest takie słowo maszal. Czyta się od prawej do lewej, jak wiecie. Maszal tu się czyta. I to znaczy porównanie. W języku greckim słowo przypowieść mówi się parabole. Uwaga, para to jest obok, bole to znaczy kładę coś obok. My w języku polskim mówimy przypowieść i to ma trochę taki charakter takiego pewnego zbanalizowania, bo taka powiastka jest, prawda? Tymczasem przypowieść to znaczy mówię o czymś, żeby wyjaśnić coś drugiego. Jezus mówi na przykład o krzewie winnym, a w rzeczywistości chodzi mu o wyjaśnienie relacji do człowieka, prawda? Jezus mówi na przykład o zaczynie, a w rzeczywistości mówi o Królestwie Niebieskim. Moi drodzy, przypowieści Pana Jezusa to jeden z Jego najpiękniejszych pomysłów, aby głosić Ewangelię. Wyróżniają się czym? Prostotą, bezpośredniością, wyróżniają się niezwykle trafnym zdążaniem do puenty. My czasami mamy taką tendencję, my księża szczególnie, do gadania, do takiego, wiecie, paplania. Czasami kazanie już schodzi, już i na drugi krąg, prawda? I się zaczyna. Czasami tak jest. Ja to mówię z pewną ironią, ale też autoironią. Jezus mówił niezwykle syntetycznie i mówił w sposób taki, że zmierzał do puenty. I przypowieści są właśnie takie. Siewca wyszedł siać. Jedno padło na ziemię, drugie padło na chwasty, drugie padło, trzecie padło pomiędzy na glebę, gdzie było żyzno, ale płytko. Potem była ziemia. Jedno zagłuszone, drugie ususzone, trzecie porwane. Wszystko jasne. Jaką glebą jestem, prawda? Bardzo szybko się szło od razu do puenty. Ale ten sposób mówienia Jezusa
niezwykle prosty. Ja tutaj chcę wam zacytować dwóch wielkich egzegetów, polski ksiądz profesor Antoni Paciorek, profesor na KUL-u. Bardzo mi się podoba ten cytat. Przypowieści Jezusa ukazują nam obraz Boga obecny w myśli i sercu Jezusa. Słuchajcie, jaki piękny jest Bóg. Na przykład w przypowieści o siewcy. Ja pochodzę ze wsi. Ja nieraz żyto siałem i zboża siałem. To jest nie do pomyślenia, żeby rolnik siał na drodze. To jak ja bym nie wyłączył tego siewnika, to by mi ojciec tak dał popalić, że głowa mała. Powiedział, chłopie, szkoda ziarna. I miałby rację. A siewca mówi, sieje nawet tam. To jest coś niesamowitego. Ten Bóg jest niesamowicie rzutki. Niesamowicie taki wielki, otwarty. Sieje wszędzie, bo ma nadzieję, że człowiek jednak wyda ten plon, prawda? To taki tylko przykład jest. Kiedy Pan Jezus mówi, że Królestwo Boże jest podobne do kupca, który odkrył skarb, ukrył skarb z powrotem i potem kupił całe pole. Dlaczego? Bo prawo rzymskie zabraniało zabrania rzeczy. Trzeba było kupić wszystko. Wtedy kupiłeś pole, wszystko było twoje, coś wykopał, to twoje. Zobaczcie, w tych przypowieściach Jezus wykazuje znajomość chociażby prawa rzymskiego. Jak się wchodzi w niuanse, w szczegóły tych przypowieści, one są fantastyczne. I inny niemiecki egzegeta Joachim Jeremias mówi piękne zdanie. Kiedy czytamy przypowieści, jesteśmy najbliżej Jezusa. Powiedzieć rzeczy głębokie z prostotą, to nie jest łatwa sztuka. To nie jest łatwa sztuka. Kiedy mówi się na przykład kazanie do dzieci. Ja czasami jak na parafii jestem, to mnie czasami proboszcz pyta, a ksiądz do dzieci to powie coś? Ale z największą radością. Ja kocham te spotkania. Człowiek, każdy z jakieś dziecko ma w sobie, tak? Ja mówię do mnie, Zbyszek, dziecko, co byś tym dzieciom powiedział? I wtedy jest odpowiedź. Dlaczego mamy komplikować sobie życie? Kiedyś ksiądz Jan Twardowski, też może to opowiadałem, jak to na parafii, gdzieś tam w Warszawie, w diecezji warszawskiej był ksiądz, który poszedł na urlop, no i zaprosił swojego przyjaciela, profesora, który miał do dzieci coś tam powiedzieć. No i tak tym dzieciom opowiada te dzieci, jak się patrzą, nic z tego nie rozumieją. Ten ksiądz widzi, że to chyba komunikacji za bardzo nie ma, bo to on im mówił o unii hipostatycznej w relacji do relacji intratrynitarnych w antropologii i tak dalej. Więc on widzi, że to chyba coś nie bardzo te dzieci rozumieją. Więc mówi, wiecie co, może skończymy już to lekcję, ale ja was tylko proszę o jedną rzecz, żebyście zapamiętały, dzieci kochane, że Bóg to jest czysta transcendencja. I te dzieci... Mamusiu, tatusiu, Bóg to jest czysta transcendencja. Kochaj transcendencję. Oczywiście, że tak nie można, prawda? Moja świętej pamięci babcia, którą czasami wspominam, kiedyś opowiadała, jak to poszła na rekolekcję do parafii. I to pamiętam, wiecie, wróciła i mówi, wiesz co? Mówiła na mnie Zbyszo, tak mnie nazwała. Ja mam na imię Zbyszek, mówię na mnie Zbyszo. Zbyszo, jaki ci był mądry ksiądz. Jaki mądry ksiądz. Na rekolekcjach byłem. Babcia, ale o czym mówił? Ale jaki ci mądry ksiądz. Babcia, ale o czym ten ksiądz mówił? No takie ci mądre rzeczy, że nic nie zrozumiała, ale... No, o Panu Jezusie. No, domyślam się, że nie mówił o Mahomecie czy o Buddzie. No, domyślam się. Wiecie, ja to trochę żartuję, ale przypowieści są właśnie czymś takim. Przepiękne są te przypowieści. Oczywiście, że Mateusz zebrał różne przypowieści. No nie było tak, że Pan Jezus rano się obudził, tak, dzisiaj dobra, dzisiaj wszystkie przypowieści, które mam, powiem raz i się skończy, prawda? To nie było tak. Oczywiście on, kompilując Ewangelię, zebrał to w jedno. I teraz katecheci, którzy ruszali, aby głosić Ewangelię, misjonarze, ci wczesnochrześcijańscy, oni mieli te przypowieści, jak opowiadali, mówili. Weźcie chociażby ewangelizatorów, którzy zanieśli wiarę, Słowo Boże do Irlandii. Jak tłumaczyli tajemnicę Trójcy Świętej? Koniczynka i trzy liście. Po dziś dzień to jest symbol Irlandii, oprócz harfy. Jest Trójca Święta, prawda? Są trzy listki. To jest jeden listek, ale tam są trzy.
Rublow w tej przepięknej ikonie, o której też mówiliśmy w rekolekcję w tym roku. Identyczne twarze, jedność osób. Jest taka opowieść o misjonarzach, którzy gdzieś tam spotkali na jakiejś wyspie, gdzieś na oceanie rybaków, którzy taką łamaną angielszczyzną im powiedzieli, że oni są chrześcijanami, dawno to było, już dawno nie mieli kontaktu z żadnym księdzem, ale oni wiedzą, że oni są chrzczeni. Ja mówię, ale jak wy się modlicie, to jak wy się modlicie? No my mówimy tak, ty jesteś trzej, my jesteśmy trzej, zmiłuj się nad nami. Ten misjonarz mówi, nie, to brzydka modlitwa, to tak się nie można modlić, to heretyckie. I ojcze nasz ich uczył tam z katechizmu, oni tam słuchali. Kiedy już odpłynęli z tej wyspy, zadowoleni, że nauczyli pięknej modlitwy, jest sztorm, statek uderza i przez burzę słyszą ci misjonarze ze statku, jak z łódki ktoś woła, ojcze, ojcze, nie odpływaj, bo my ze strachu zapomnieliśmy te piękne modlitwy, któreście nas nauczyli. Teraz nie wiemy, jak prosić Boga o pomoc. Jest sztorm. My się już nie potrafimy modlić. I wtedy ten zawstydzony misjonarz mówi, jak się modlicie, to mówcie, ty jesteś trzej, my jesteśmy trzej, zmiłuj się nad nami. Zobaczcie, jaka głębia w tym prostym zdaniu. Ty jesteś trzej, my jesteśmy trzej, jesteśmy wspólnotą. Nas tutaj jest trochę więcej jak trzej, prawda? Ale ta więź, która jest, to jest ona z Bogu przecież. Co nas łączy tutaj? Myśmy nie przyjechali tutaj na kiełbaski czy na cokolwiek. Przyjechaliśmy, bo nas Trójca Święta tutaj łączy. Głęboka prawda w tym prościutkim słowie. Jezus miał tę niesamowitą umiejętność, że potrafił powiedzieć w prosty sposób rzeczy niesamowicie głębokie. Ja tak samo uważam, przychodzi tu taka też tylko taki nawias, tutaj wielu z was jest nauczycielami, uczycie. Jeżeli wykładowca na jakimkolwiek poziomie, czy to uniwersyteckim, czy szkolnym jakimkolwiek, jeżeli nie jest w stanie swoimi słowami powiedzieć w sposób prosty, zasadniczej myśli, którą chce wyłożyć, to znaczy, że sam jej nie rozumie. Bo wiecie, ubrać słowa uczone, poważne i udawać, że się jest wielkim intelektualistą, to można, tylko to jest bardzo śmieszne. A przede wszystkim niczemu to nie służy. Moja babcia mówi, no pięknie mówił, ale co mówił? A nic im nie zrozumiało, tak ci pięknie mówił. No i co babcia robiłaś? No rudzianiec odmawiała. No, chwała Panu, no pomodliła się. Czasu nie straciła babcia. Babcia mądra była, wiedziała co robi. Więc przypowieści o królestwie, trzecia mowa, czwarta mowa, bardzo ważna jest ta czwarta mowa, kochani, bardzo ważna. 18 rozdział, to jest mowa o wspólnocie, czyli o Kościele. W Ewangelii według świętego Mateusza, jako jedynej Ewangelii, uwaga, jedynej Ewangelii, pojawia się słowo eklezja, czyli Kościół. Za pierwszym razem pojawia się w rozdziale 16, pamiętacie ta słynna obietnica, którą Jezus daje Piotrowi. Ty jesteś Piotr, opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Tam po raz pierwszy pojawia się słowo Kościół, eklezja. Słowo eklezja w języku greckim, dosłownie ekkaleo, znaczy wspólnota wywołanych. Wywołanych. Koncepcja, która stoi za tym terminem, jest bardzo głęboka, bo z tego pogańskiego świata, prawda, tworzy się wspólnota tych, którzy wierzą w Chrystusa, którzy staną się takim zaczynem, takim fundamentem dla innych. I potem dwa razy pojawia się to słowo eklezja w tym 18 rozdziale, gdzie mamy przypowieść o dwóch dłużnikach. Pamiętacie, jeden jest winien 10 tysięcy talentów, a drugi jest winien 100 denarów. I jednemu jest darowane, drugiemu nie. Tutaj jest mowa o upomnieniu braterskim. Jeśli twój brat zgrzeszył przeciwko tobie, upomnij go w cztery oczy. Jeżeli cię nie posłucha, weź drugiego. Jeśli was nie posłucha, donieś Kościołowi. A jeśli Kościoła nie posłucha, to niech ci będzie jak celnik i grzesznik. I teraz uwaga, to jak celnik i grzesznik to nie znaczy, jest potępiony, koniec z nim, amen. Już nic z niego dobrego nie będzie. W Ewangelii według świętego Mateusza, chcę to z naciskiem podkreślić, celnicy i grzesznicy są zawsze przedmiotem Bożego miłosierdzia. Dlaczego? Bo Mateusz był taki, on o sobie mówi.
On mówi, jeżeli ludzie zawiodą, to łaska może pójść dalej. Są takie sprawy, moi drodzy, których my nie załatwimy, jeżeli nie załatwimy tego modlitwą i osobistą ofiarą. To jest niesamowicie ważne przesłanie. Kiedy Mateusz mówi w 18 rozdziale, niech ci będzie jak celnik i grzesznik, ta osoba, która nie posłuchała upomnienia braterskiego, to nie jest, przepraszam za wyrażenie, skazanie go w czambuł, a niech tam sobie żyje. To jest powiedzenie, moje środki się wyczerpały. Panie Jezu, zawierzam go Tobie. Ile jest takich sytuacji? Opowiadał mi jeden z księży, którzy idą w pielgrzymce na Jasną Górę, jak w jednej z grup szła starsza pani, która miała taki plecak, ciężki plecak, i ona szła i on mówi, siostro, po co siostra niesie ten plecak, jest samochód, on wziął to, ciężkie takie było, ona mówi, nie, ja to chcę nieść, no ale po co siostra to niesie? Proszę księdza, na Jasnej Górze księdzu powiem. No i kiedy doszli na Jasną Górę, ona mu pokazała, co w tym plecaku, bo tam były dwa kamienie. Mówi, to są dwa serca, proszę księdza. Serce mojego męża i mojego syna, jeden alkoholik i drugi. Ja już nie mam słów. Ja nie wiem, co im powiedzieć. Ja się mogę tylko modlić. Ja ich tutaj przyniosłam, powiedziałam, Matko Boża, skrusz te serca, bo ja już wszystkie swoje środki wyczerpałam. Kiedy są święcenia kapłańskie, zawsze mnie to porusza, bo przypominają mi się moje święcenia 31 lat temu, już dawno były, kiedy leżeliśmy krzyżem, bo to jest ta taka ekstremalna prośba do Jezusa, strzeż mnie, bo sam nie wiem, kim jestem i nie daj Boże, dzisiaj tak, jutro nie wiem, co może być. Wiecie, ja o tym myślałem, kiedy miałem święcenie, naprawdę. Było nas 35, leżeliśmy jak sardynki, jeden koło drugiego. I tylko myślałem, żeby ten, co będzie wstawał, żeby mnie w głowę nie kopnął, będzie wstawał. Ale myślałem sobie, Boże, co będę ze mną za rok, za dzień, gdzie będę, z kim, kogo spotkam. Dzisiaj jestem tego pewien, co zrobiłem. To jest moja droga na pewno. Ale bądź przy mnie, nie opuszczaj mnie nigdy. Więc u Mateusza mamy to ogromne zaufanie, ale z czego to wynika? Z tego, o czym mówiłem w pierwszym spotkaniu. On sam doświadczył tego miłosierdzia. On gdyby go nie doświadczył, to on by tak o tym nie pisał. Dlatego, moi drodzy, za Ewangelią stoi historia konkretnego człowieka. Mateusz jest celnikiem, który został nawrócony przez Jezusa, bo Jezus na niego spojrzał. I ujrzał, jak widzieliśmy, ujrzał człowieka. Człowieka ujrzał. Inni widzieli oszukańca, widzieli celnika, zdrajcę, który się wysługiwał Rzymianom, który kradł, bo taki był, rzeczywiście taki był, bo celnicy tacy byli. Ale Jezus widział dalej, widział głębiej i pod pokładem tego brudu, tego kurzu zobaczył piękno w jego sercu. I w jego Ewangelii właśnie to jest. I w tym 18 rozdziale jest to mocno podkreślone. To jest mowa o pewnych regułach wspólnoty. Jeżeli w waszych wspólnotach też rozeznajecie, czasami, jeżeli macie jakieś konflikty, sięgnijcie do tego rozdziału. Pierwsi chrześcijanie wykorzystywali to jako taki pewien schemat katechetyczny. Jest konflikt, można próbować się porozumieć. Nie od razu lecieć i krzyczeć na wszystkie strony, ale może spokojna rozmowa, rzeczowa, w cztery oczy, może jakieś trudne wyznanie, może czasem wstydliwe przyznanie się do własnego błędu. Ksiądz Janusz Tarnowski, słynny pedagog z Warszawy, mówi, że tylko szaleniec mówi, że nigdy nie zgubi zegarka. Ja tego nigdy nie zrobię. A skąd ty wiesz? Ja już znam takich ludzi, którzy mówili, a mnie to się to nigdy nie przydarzy. A w mojej rodzinie to się to nie ma prawa wydarzyć, bo ja wychowałem dzieci tak czy tak, a u nich to było... Skąd ty to wiesz? Kiedy rano wstaję, wiecie, to ja się za każdym razem modlę, Boże, trzymaj mi rękę nad głową, żebym głupoty jakiejś nie zrobił. Naprawdę. Daleki jestem od tego, żeby myśleć, że bo się nic nie wydarzyło, to się nie wydarzy. Wcale nie. Wcale nie. Więc ta mowa wspólnotowa, ona pokazuje na te aspekty, które są bardzo ważne w naszym życiu. W
Piąta mowa Jezusa to mowa eschatologiczna, czyli mowa o rzeczach ostatecznych. Tutaj macie 24, 25 rozdział. I kochani, zwróćcie uwagę, że pierwsza mowa Pana Jezusa to było kazanie na górze, były trzy rozdziały, widzieliście to? Piąty, szósty, siódmy. Tutaj mamy dwa rozdziały. Czyli ta pierwsza i ta ostatnia mowa jest najdłuższa. W środku są pozostałe, które są trochę krótsze. Perfekcyjna konstrukcja. Perfekcyjna. Mateusz wkłada całego siebie w tę Ewangelię. Przepiękny tekst. Więc jeżeli zaczniecie czytać tę Ewangelię, to nie bójcie się, tak trochę to będzie wyglądało jak ser szwajcarski, prawda? Trochę tu, trochę tu, trochę tu. Ale żeby zrozumieć Mateusza, trzeba zacząć od mów. To jest ten jego taki specyficzny wkład. To, co go odróżnia od Marka i od Łukasza też. Bo Łukasz ma tę mowę, ale też trochę inaczej zbudowane, ale o tym będziemy mówić w swoim czasie. I mowa eschatologiczna to mowa, która zaczyna się od... Tam jest mowa o tych pannach mądrych, no i trochę mniej mądrych. W tłumaczeniach polskich starych też, że panny były głupie. Nie można tak powiedzieć. One są afro, no i to znaczy nieroztropne, nieprzemyślałe. O. A tam panny, wszystkim się to zdarza, tam wiecie, to nie ma to tutaj tego. Panny i panowie, żeby tutaj panowie nie myśleli, że są lepsi, bo to tak demokratycznie musimy to załatwić, prawda? Na czym polegał błąd tych pani? No, że nie przyniosły oleju, no. To tak jak się jedzie w podróż, prawda, jeśli benzyny nie naleje, no i jedziesz, nie ma stacji nigdzie, no i co? W pewnym momencie brum, brum i staje w miejscu. I co by zrobić? Siedzisz i czekasz. Prawda? I to im się przydarzyło. A panny młode, jak się ubierały, słuchajcie, ja widziałem jedno wesele tradycyjne w Izraelu. Ja nie wiem, co ta kobieta miała tutaj na głowie, że na całe to żelastwo utrzymała tutaj. Ile tutaj tego było nawieszanego. Wy sobie, panie, nie wyobrażacie, jaki trzeba mieć kark, żeby to wszystko utrzymać. A pan młody, to jest oczywiste i to jest taki zwyczaj, że on się spóźnia we Włoszech, to panny młode się spóźniają i to jest tradycyjnie, panna młoda musi się spóźnić, a jak się nie spóźni, to znaczy, że jest coś nie tak, więc pan młody stoi, drepcze, patrzy na zegarek, ale on wie o tym, że ona się spóźnia. On udaje takiego zaskoczonego, ale wcale nie jest. Więc mowa eschatologiczna. I tutaj w 25 rozdziale przede wszystkim pamiętacie ten słynny tekst z Mateusza o tym sądzie, że Jezus stawia po prawej i po lewej stronie i te słynne słowa: bo byłem głodny, a daliście mi jeść, bo byłem spragniony, a daliście mi pić, albo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. I ta identyfikacja Jezusa z najmniejszym, czyli z biednym, prawda? Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym? Kiedy widzieliśmy Cię pragnącym? Kiedy Cię nawiedziliśmy? Bo wszystko, co uczyniliście albo nie uczyniliście jednemu z tych braci, bo ich najmniejszych, mnieście uczynili albo nie uczynili. Czyli, kochani, Ewangelia według świętego Mateusza to pięć mów Jezusa. Powtórzmy to raz jeszcze. Rozdziały 5, 6, 7, to jest kazanie na górze. Potem rozdział 10, mowa misyjna. Rozdział 13, mowa w przypowieściach. Rozdział 18, mowa do wspólnoty. I rozdziały 24, 25, rzeczy ostateczne, eschatologiczne. I pomiędzy tymi mowami jest narracja. I tak jest zbudowana Ewangelia. Ma schemat niezwykle prosty, ale pamiętajcie, że za tym wszystkim stoi osobiste doświadczenie autora, czyli Mateusza. Człowieka, który doświadczył miłosierdzia. Człowieka, który czuł na sobie to spojrzenie Jezusa. Wróćmy na chwilę jeszcze do kazania na górze, bo ono jest najważniejsze oczywiście. I podział podstawowy jest jaki? W kazaniu na górze, ja przepraszam, że przeskoczę, sam początek jest bardzo ważny. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, katizantos, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Jakie to są słowa? Błogosławieni i tak dalej, i tak dalej. Kochani, popatrzcie tutaj na ten werset, on jest niezwykle ważny. Jezus co robi? Widzi. Widzicie? To, co już widzieliśmy. W
Wszystko zaczyna się od spojrzenia. I to jest bardzo charakterystyczne. Wszystko zaczyna się od spojrzenia. W naszym życiu jest tak samo. Możemy patrzeć na siebie przyjaźnie, możemy patrzeć na siebie w sposób nieprzyjazny. Ja mogę patrzeć na Tomka, widzieć w nim brata, człowieka, z którym podzielę się, a mogę widzieć w nim konkurenta. Mogę widzieć w nim jakieś zagrożenie dla siebie, w byle czym. I tak dalej. Więc jak patrzę, Jezus widzi i co widzi, kochani? Tłum. Widzicie, tutaj jest to taki obraz ilustracyjny, współczesny, ale umieściłem go, żeby troszkę taką dać ideę. Jezus wychodzi, widzi tłumy. Ludzie szukają Jezusa. Może nie podzielają Jego słów, może ich nawet irytuje, ale jest w Jego słowach coś, za czym idą. Najbardziej nieprzyjazne media bardzo interesują się życiem Kościoła. Po to, żeby potem oczywiście odpowiednio to wykorzystać. A wykorzystuje się w taki sposób, że później dochodzi już do miesiąc temu, właśnie wtedy, kiedy tutaj mieliście, kiedy było nasze pierwsze spotkanie, ja szedłem do sióstr na Radziecką, bo tam przez święto miałem dzień skupienia. Była agresja fizyczna na rynku łomżyńskim na mnie. Facet chciał ode mnie pieniędzy, ja nie miałem, powiedziałem, miałem, że telefon, klucze i Biblię, to wszystko, co miałem. Gdyby nawet mnie zabił, to tam niczego innego nie było. No, bardzo wulgarnie się zaczął odzywać. I zaczął mnie tutaj dusić, złapał mnie za sutannę, porwał mi guziki. Ty taki, nie taki. Oczywiście najbardziej łagodny to było pedofilu i złodzieju. Nikt słowa nie powiedział. Ja szedłem przez plac i słyszałem pedofilu i złodzieju, pedofilu i złodzieju. Nikt słowa nie powiedział. W Łomży takie rzeczy, nie robię z siebie męczennika, żeby było jasne. Nie opowiadam tego, dlatego żeby siebie tutaj w jakiś sposób się użalać nad sobą. Dalekie to jest ode mnie. Ale zobaczcie, do czego dochodzi. I te rzeczy biorą się, dlatego że właśnie są tacy, którzy nakręcają pewne rzeczy. Nakręcają, nakręcają. Mam tego świadomość, szedłem w kolorację, jedna pani potem mówi, proszę księdza, i po co ta, jak ksiądz ukryje to? No tak, ja mówię, nie po to zakładałem, żebym ukrywał teraz, no bez przesady. Śmieszne by to było, ja bym sobie w oczy nie spojrzał w lustrzanku miasta i ja się ukrywał. Ja chodzę w koloracji i jestem z tego dumny. Chodzi mi o to, że idziemy do takiego świata i wokół Jezusa jest ten wielki tłum, którzy nie wiemy, kim On jest. Ale zobaczcie, druga rzecz, bardzo ważna. Jezus wychodzi na górę. Nie wiemy, jaka to góra. Prawdopodobnie chodzi o tę górę, którą pokazywałem na zdjęciu, ta nie za wysoka, prawda, nad Jeziorem Galilejskim. Ale to nie ma znaczenia. Jezus od samego początku prezentuje nam się tutaj jako kto? Jako Mojżesz. Pamiętacie, jak Mojżesz szedł na górę Synaj, na dole pozostał cały lud. Przecież oni nie wyparowali stamtąd. I po tym, co zrobili ci ludzie, jak on był na górze? Cielca sobie ulepili i mówili, to jest Twój Bóg Izraelu. Ten tłum wcale nie jest taki pokorny. Nam się czasem wydaje, że jak my się poświęcimy, że jak my pójdziemy do ludzi, to nam będą dziękować, powiedzą, jak dobrze, że ksiądz przyszedł, prawda? Nie. My nie możemy patrzeć na to przez pryzmat osobistych korzyści czy niekorzyści. My jesteśmy posłani. W parafiach waszych tak podobnie, mogą się z was śmiać, a to duchacze, a to nawiedzeni. Nie przejmujcie się, nie przejmujcie się. Róbcie swoje. Bo jesteście solą. I zobaczcie, jest ten wielki tłum, Jezus wychodzi na górę, siada. To jest też bardzo ważne. Tutaj każdy wyraz jest bardzo ważny w tym tekście. Siada. Nauczanie z pozycji siedzącej jest znakiem czego? Autorytetu. Popatrzcie, słowo katizantos w języku greckim. To słowo katizantos pochodzi od słowa katizein, to znaczy siadać. I od tego słowa katizein pochodzi słowo katedra. Co to jest katedra? To jest siedzisko, to jest fotel, na którym siedział biskup. I dopiero później słowo katedra stało się też nazwą budynku. Ale tak naprawdę katedra to jest to miejsce, z którego naucza biskup. I dlatego na siedzeniu biskupa nie powinien nikt siadać.
Jak Państwo może zauważyliście, w katedrze łomżyńskiej tak jest na pewno, siedzenie biskupa jest puste. Jeśli biskup nie odprawia, to tam nie siada nikt. Ja też odprawiałem wiele razy w katedrze, przewodniczyłem przy świętej, ale wtedy się odprawia z dołu, jest ustawione krzesło, bo tam jest miejsce biskupa. Czasami wiecie, jak i tam z boku też w stalach jest miejsce dla biskupa. Czasami jak jest dużo księży, jest tłum, to tam próbują kogoś tam posadzić, żeby usiadł w tym miejscu i wtedy się z niego śmiają. Aha, mówię, ten to biskupem chce zostać, bo chęt ponad głową. Ale to są oczywiście takie anegdoty. Jezus siada i w sposób niezwykle autorytatywny naucza. I uwaga, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Spróbujcie sobie wyobrazić tę sytuację, jak tutaj to jest. Uczniowie są wokół Jezusa, a z tyłu jest ten tłum. Dlaczego uczniowie są blisko Jezusa? Bo oni mają pewnego dnia temu tłumowi zanieść to, co usłyszeli. Kiedy my przychodzimy do Jezusa, kiedy wsłuchujemy się w Jego Słowo, kochani, to jest dar, który później dajemy naszym braciom i siostrom. Idziemy do ludzi. Idziemy do ludzi. Jak byłem w Izraelu, to słyszałem takie przysłowie, które Arabowie powtarzają. Psy szczekają, bo karawana idzie dalej. My musimy iść bez lęku, bez jakichś kompleksów. Głosić Ewangelię w rodzinach, w środowiskach, w których żyjemy, w parafiach. Po prostu być tym znakiem, być tą solą. Bo wielu ludzi nie przyjdzie do Jezusa z bliska. Oni nie chcą przyjść. Ale oni też są spragnieni tego Słowa. I może nawet w tej pierwszej reakcji będą nas odrzucać. Może nawet nas odrzucają, może nawet z nas się śmieją. Ale nas to nie może zrażać. Ja tak, wiecie, takim naprawdę wielkim szacunkiem patrzę na każdego z was, bo wy jesteście naprawdę solą ziemi. I bądźcie z tego dumni, bądźcie z tego dumni. Jezus do tego tłumu, który gdzieś tam jest w tle i bezpośrednio do uczniów, którzy Go słuchają w tej pozycji siedzącej, jako mistrz, zwraca się, otwiera swoje usta i ich naucza. Tu mamy słowo didaskein w języku greckim. Wiemy, słowo dydaktyka pochodzi właśnie od tego słowa. I moi drodzy, co jest ważne w kazaniu na górze? Nie wchodząc w szczegóły, bo to jest skomplikowana kwestia, musielibyśmy długo tutaj o tym mówić. Ono ma, zobaczcie, taką konstrukcję chiastyczną, czyli jest pewne centrum. I w centrum kazania na górze jest ten tekst 6:1-18. Relacja z Bogiem, nawet nazwałem to sercem kazania na górze, nawet serce umieściłem, żeby było jasne. Jezus bierze pod uwagę wszystkie aspekty swojego nauczania. Tutaj mamy wprowadzenie ogólne. Najpierw są 8 błogosławieństw. Błogosławieni, ubodzy w duchu i tak dalej. Czytaliśmy to we wszystkich świętych, pamiętacie? I potem Jezus przychodzi, po 8 błogosławieństwach Jezus przychodzi na wy. Zwraca się bezpośrednio. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłością świata. Wy to znaczy wy. Teraz to jesteście wy, a tamci wy to byli tamci wy. I jak czyta Ewangelię, są zawsze tamci wy. Prawda? I tutaj mówi o relacjach z bliźnimi, relacji do prawa. To znaczy, tutaj mamy w tych wersetach te przypadki, słyszeliście, bo to w liturgii czytamy te teksty, zostało powiedziane, nie cudzołóż, a ja wam powiadam, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się dopuścił cudzołóstwa. Zostało powiedziane, nie zabijaj, a ja wam powiadam, kto mówi swojemu bliźniemu raka, to znaczy bez mózgowcu, pustogłowo, już go zabił. Moi drodzy, to co to Jezus robi tutaj w tej części, to jest niesamowite pogłębienie tego, co nauczał Stary Testament. I tu ciągle wychodzi doświadczenie Mateusza. Dlatego, że on jest Żydem, on się wychował na prawie mojżeszowym, on ma mentalność zbudowaną na prawie żydowskim, ale Jezus przekształcił jego serce. I właśnie to nauczanie Jezusa pokazuje, jak się to dzieje. Podam konkretny przykład. Nie cudzołóż,
Jezus mówi, ale ja wam powiadam, każdy, kto patrzy pożądliwie na kobietę, dopuścił się z nią cudzołóstwa. Drogie Panie, przepraszam was, ale tak to funkcjonowało. Starożydowskie prawo nie cudzołóż to była przede wszystkim kwestia własności. Cudzołóstwo było przede wszystkim uderzeniem nie tyle w kobietę, ile w męża. To słowo w języku hebrajskim, które tam jest, zanob, to znaczy cudzołożyć, jest trudno przetłumaczyć. Na przykład w języku włoskim jest tłumaczenie non commeterat impuri, czyli nie dopuszcza się czynów nieczystych. U nas mamy słowo cudzołożyć, co oznacza cudze łoże. Czyli zamach jest na co? Na jest kobieta i mężczyzna, są małżeństwem. I teraz jeśli kobieta dopuszcza się cudzołóstwa, to zdradza swojego męża. Jeśli jakiś mężczyzna bierze kobietę za mężną, to on uderza, przykro mi to powiedzieć, ale we własność tego małżonka, czyli w kobietę. I tak to rozumiano. Jezus co mówi? Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, dopuścił się z nią cudzołóstwa. Czyli co robi? Zwraca uwagę na godność kobiety. Kobieta przez to, że jest kobietą, nie może być sprowadzana do roli narzędzia, do roli rzeczy. Słuchajcie, to była rewolucja. Kazanie na górze to jest rewolucja. Od strony mentalności to się w głowie nie mieści. Tak samo przykazanie nie zabijaj. Nie zabijaj, dosłownie to jest nie morduj, no harak, oznaczało zabicie materialne, tak? A Jezus co mówi? Każdy, kto powie swojemu bratu raka, czyli głupku. Moi drodzy, dzisiaj ukazuje się gazeta, tytuł, niezależnie od tego, czy to sprawdzone, czy niesprawdzone, ten czy tamten dopuścił się takiej rzeczy, czy nie mamy sądu kapturowego na takim człowieku. I często jest tak, że potem redakcja za parę dni przeprasza, na piątej stronie piszą małym druczkiem, redakcja przeprasza, bo okazało się, że to nieprawda. Puszczenie plotki, puszczenie pomówienia, oszczerstwa jest dzisiaj śmiercią cywilną, jest zabiciem człowieka. Jeżeli ja szedłem przez rynek i ten człowiek na mnie krzyczał głośno, pedofilu, pedofilu, ja nie wiem, co myśleli ci ludzie, którzy tam siedzieli pod tymi arkadami. Powiedziałem, może i tak. I co, ja miałem głowę schować, udawać, że mnie nie ma? To było bardzo przykre. Więc słowo może zabić. Słowo może zabić. I Jezus wchodzi w głębie, więc nawiązuje do Starego Testamentu, ale dokonuje ogromnej, ogromnej głębi, pogłębienia tego, o czym mówi. Jezus mówi tutaj o rzeczy, która się w głowie nie mieści. Mówi o miłości nieprzyjaciół. Święty Augustyn, komentując ten werset skazania na górze, kiedy Jezus mówi, módlcie się za waszych nieprzyjaciół, ma taką piękną refleksję i mówi, że kochać Boga dla Boga, no bo Boga kocha się miłością bezinteresowną, prawda? Kochać przyjaciela w Bogu, czyli nie instrumentalizować i kochać nieprzyjaciela ze względu na Boga. Miłość nieprzyjaciół bez tego motora chrześcijańskiego jest rzeczą niepojętą. Jest taki biskup, już nieżyjący, ja już o nim może też wspominałem, kardynał Nguyen Van Thuan, Wietnamczyk, który był krótko po tym, jak został biskupem Saigonu, został zaresztowany przez Wietkong i został osadzony w dżungli wietnamskiej. Był tam 13 lat, z tego 8 lat w całkowitym odosobnieniu. Trzymali go w takiej klatce, skorpiony, węże, fekalia. Wiecie, że 2 tygodnie siedział po uszy w fekaliach, potąd. W fekaliach siedział. Normalny człowiek oszalałby. I on, kiedy został wypuszczony,
przez w końcu i dostał paszport w jedną stronę tak, jako persona non grata. On nie mógł iść do Wietnamu. Ja go spotkałem w Rzymie. My mieliśmy dzień skupienia raz z nim. Wiecie, wielu było takich, którzy nam tam różne pobożne rzeczy mówili. Człowiek zapomniał, poleciało to gdzieś, wyleciało. Ale spotkanie z tym człowiekiem to do grobowej deski będę pamiętał. I on opowiadał o tym, jak jeden z tych strażników podchodzi do niego i mówi: teraz to ty się na nas zemścisz za to, co żeśmy ci zrobili. Ty, mówi, naślesz swoich, on tak rozumował, naślesz swoich, swoich współpracowników i nas pozabijają, nasze rodziny też. A on mówi: nigdy tego nie zrobię, bo ja was kocham. To jest niemożliwe. Mówi: tak, nie możesz tego zrozumieć. Nie możesz tego zrozumieć. I on to mówi, wiecie, z taką autentycznością, z taką prawdą. Na mszy świętej opowiadał nam o takim epizodzie. Ci strażnicy posądzili go, władze wietnamskie posądzili go o to, że on kontaktuje się z Watykanem. I to wiecie, jak to się zaczęło? Jakoś tam zgniło rybę, raz mu przynieśli do jedzenia i była owinięta w Osservatore Romano. I ktoś tam się doczytał, jak to kiedyś w gazety, pamiętacie, jak zawijali? W naszych sklepach też tak było. Jesteście młodzi, nie pamiętacie, ale ja to pamiętam. Więc zawijane było w tą gazetę i oni doszli do wniosku, że biskup ma jakieś kontakty z Watykanem i że korespondują po łacinie. No i co? No, trzeba było, wpadli na pomysł, że skoro tak on to robi, no to żeby go zdemaskować, no to ci strażnicy muszą się nauczyć języka łacińskiego. No ale kto ich w dżungli mógł łacińskiego nauczyć? Jedyny, który znał, to był biskup. No więc się zaczęli, i on to sam słyszałem z jego własnych ust, to świadectwo przekazuje, nam przy świętej mówi o tym. I mówi, że przyszli do niego i powiedzieli, że chce się uczyć łaciny. On takie wielkie oczy zrobił, jak dwa złote. I mówi, że może ich uczyć, tylko że nie ma podręczników, ale ma tylko książki po łacinie. Mówi, mogą być i książki. I wiecie, z czego ich uczył? On miał po łacinie brewiarz, modlitewnik i Biblię, no i mszalik. Więc on ich uczył Dominus vobiscum, cum spiritu tuo, prawda, wszystkich pieśni łacińskich. I oni się nauczyli łaciny, uczyli się tej łaciny, ale właśnie z tych pobożnych rzeczy, że tak powiem. I kiedyś mówi, że opowiadał nam, że miał taki bunt w sobie, miał taki żal do Pana Boga. Tak w nim to jakoś eksplodowało pewnego dnia i powiedział, że mam dość tego. Nie, zostawiłeś mnie tutaj samego w tej dżungli. Oni się nade mną pastwią. Dlaczego? Dlaczego milczysz? I mówi, że wtedy postanowił, że nie będzie odprawiał mszy świętej. On codziennie odprawiał mszę świętą. Wiecie jak? Jeden z przekupionych strażników, którzy dla nich trochę miał litości, przynosił mu winogrona. I on miażdżył 5 ziarenek winogrona tak na ręku. Robił z tego taki moszcz i z takim okruszką chleba tak tą mszę odprawia, po prostu na rękach, w ten sposób. Jeżeli to było z winogrona, to mógł to zrobić oczywiście. I mówię, że wtedy powiedział, że tego nie zrobi, że był w takiej niedyspozycji duchowej, że nie był w stanie modlić się. I mówię, że usiadł w latrynie, tam takie miejsce było, usiadł, tak się oparł o ścianę i taki, z takim żalem do Pana Boga i słyszy, jak na placu apelowym ci strażnicy wietnamscy mieli gimnastykę poranną. I wiecie, jak gimnastykę robili? Śpiewali sobie Veni Creator Spiritus i machali rękami. I on to pokazywał przy ołtarzu, to było przekomiczne. Pokazywał, jak oni tymi rękami machali, śpiewając Veni Creator Spiritus i do tego machania, do tego grania, no tam ćwiczenia robili. I mówię, zalałem się łzami, zorientowałem się, że Pan Bóg dał mi znak. I pamiętam takie zdanie powiedział: jak wietnamski biskup traci wiarę, to mu Pan Bóg pośle wietnamskiego komunistę, który za niego śpiewa Veni Creator Spiritus. Tak skomentował człowiek niezwykły, mam nadzieję, że nie, bo wiem, że jego proces beatyfikacyjny się już rozpoczął, zmarł na raka. On był u nas, pamiętam, w kolegium, gdzie mieszkałem, to było w lutym. We wrześniu zmarł i pamiętam, wiecie, takie zdanie, pytam go, mówię: księże kardynale, bo wtedy rektora nie było, ja pełniłem, zastępowałem rektora. Pytam się go, czy ksiądz kardynał zostanie też z nami na kolacji. Może na starszy człowiek, może jakieś tam potrzeby szczególne ma. A on mówi do mnie: wie ksiądz co,
ja zostanę, ale mówię tak trochę un po di riso in bianco, jak to Włosi mówią, czyli biały ryż, to znaczy ugotowany ryż i tam troszkę oleju na tym, szczypta soli i to wszystko. Bo mówię, ja mam takiego raka 4-kilogramowego w żołądku, ja już niedługo umrę, mówię, ale jeszcze się trochę życiem pocieszę. On to powiedział z taką prostotą, ja dzisiaj jak wspominam to, to po prostu prostota tego człowieka i wiara była porażająca. Takich ludzi zrodziło kazanie na górze, bo to tutaj jest źródło. I w kazaniu na górze właśnie to rozliczanie się z prawem, tak było, ale będzie inaczej. Oko za oko, ząb za ząb zostało powiedziane, ale ja wam powiadam, w ogóle się nie gniewajcie. Moi drodzy, ta zasada oko za oko, ząb za ząb, na którą tak się psioczy często, to był potężny skok cywilizacji. Ona pochodzi już z kodeksu Hammurabiego, czyli około 1800 przed Chrystusem, jest starsza od Starego Testamentu. Ale pomyślcie przez chwilę, kiedy ktoś oddaje, że tak powiem, cios drugiemu, to nie oddaje jeden za jeden. Tylko jak leje, to już tak porządnie. Dlatego w ringu jest sędzia. Są zasady. W Księdze Rodzaju jest opis takiego jednego z potomków Kaina, niejaki Lamek, który mówi, jeśli ktoś mnie uderzy, to go zabiję za to. Dziecko, jak mi zrobi siniec, a dorosły, jeśli mi robi ranę. Mówi, jeśli Kain miałby być pomszczony 7 razy, to Lamek 77 razy. Człowiek z barbarzyństwo nastąpiło. I to oko za oko stawiało pewne reguły. Dostałeś w oko? Oddaj w oko, ale nie w dwa, w jedno. Skutek jaki? No wszyscy do okulisty pójdą, tak? Wybił ci ktoś jednego zęba? To ty też, ale jednego. No i co zyskamy? Nic, dentysty się cieszy, bo trzeba implanty wstawić. Prawda? Jezus co mówi? Do tej pory tak było, a teraz ja wam mówię, w ogóle się nie gniewajcie. Czyli jest pewien progres i w kazaniu na górze właśnie mamy, z jednej strony mamy to zwrócenie się do tyłu i tutaj wychodzi Mateusz Ewangelista, bo to jest Żyd, który doskonale zna te niuanse. Ale idzie się dalej. I w sercu kazania na górze jest relacja z Bogiem. W tej sekcji 6.1.18, moi drodzy, tutaj mamy, bardzo często powtarza się słowo Ojciec. Pamiętacie? I przede wszystkim mówi się o jałmużnie, modlitwie i poście. I ten werset, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Znacie dobrze ten tekst, bo kiedy go czytamy? Kto pamięta? Co roku go czytamy. Przynajmniej raz w roku. Brawo! W Popielec. Otóż to. W Popielec czytamy co roku ten tekst. Co roku. Modlitwa, post. I my mówimy jałmużna, to trochę tak źle brzmi. W języku greckim tam jest takie słowo elemosyne, to znaczy dosłownie uczynek miłosierdzia. Miłosierdzia. Jak pościsz, to nie trąb przed sobą. Żydzi mieli taki zwyczaj, że jak pościli, to wiecie, tutaj sobie śmieci kładli na głowę. Takie mieli, chodzili, takie tam różne głosy były. Wszyscy wiedzieli, że pościli. Są tacy ludzie, którzy tak lubią się pokazać troszkę, prawda? Albo jak się modlili, to głośno się modlili, prawda? Głośno się modlili. Czasem ktoś tak się modli, że tak patrzy, patrzy, tak się patrzy. A widzą mnie, czy mnie widzą? Widzę dobrze. Dobrze o mnie myślą. No to czasem komiczne jest, prawda? Tak samo modlitwa, tak samo jałmużna. Niech twoja ręka prawa nie wie, co robi lewa. Bo Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. I później jest w tym 6 rozdziale, zaraz po tym, jest ten słynny tekst, pamiętacie, o opatrzności. Ojciec wasz wie, czego wam potrzeba. Ojciec wasz wie, czego wam potrzeba. Więc w centrum kazania na górze jest ta relacja z Bogiem, a w centrum tej relacji z Bogiem jest co? Modlitwa Ojcze Nasz. Więc kochani, w centrum kazania na górze jest modlitwa Ojcze Nasz. I to jest taka główna struktura kazania na górze. Rozpoczyna się błogosławieństwami, kończy się dwoma budowlami, a w centrum jest modlitwa Ojcze Nasz. Moglibyśmy spokojnie zrobić rekolekcje kilkudniowe, tylko poświęcone kazaniu na górze. Mielibyśmy materiał,
Fantastyczne słowa Jezusa, fantastyczne są. I Mateusz genialnie buduje ten tekst, genialnie. Bo jako Żyd rozumie, że z jednej strony musi odnieść się do przeszłości, z drugiej strony musi stanąć wobec przyszłości. Kazanie na górze jest budową koncentryczną, w centrum jest modlitwa Ojcze Nasz. Jest to podstawowy program Jezusa i Jego propozycja dla uczniów. Zadeklarowane to jest w 8 błogosławieństwach. W centrum mamy modlitwę Ojcze Nasz. Tylko tak można zbudować coś trwałego. Jeżeli chcesz zbudować coś trwałego, musisz zwrócić się do Boga. To jest przesłanie kazania na górze. Ale obok człowieka, obok Boga jest człowiek, prawda? Jest człowiek. I to, o czym już mówiłem, zostało powiedziane tak, ale ja wam powiadam tak. Nie zabijaj było tak, ja wam to tłumaczę tak. Nie cudzołóż było tak, ja wam tłumaczę tak. Było powiedziane nie przysięgaj, ja wam mówię w ogóle nie będziesz przysięgał na niebo i na ziemię, ja wam mówię w ogóle nie przysięgaj. I to jest fantastycznie tak wyekwilibrowane, wykalibrowane. Jedno z drugim bardzo dobrze współgra. I to jest właśnie synteza. Z jednej strony bardzo wyraźnie w tym kazaniu Jezus ukazuje radykalną nowość swojej nauki. To jest Ewangelia Ewangelii, można powiedzieć. A z drugiej strony bardzo wyraźnie ukazuje stosunek do nauki zawartej w prawie mojżeszowym. Czyli kochani, Ewangelia według świętego Mateusza zbudowana jest wokół tych wielkich pięciu mów, z których centralna, najważniejsza, taka wprowadzająca, to jest kazanie na górze. I to kazanie na górze jest zbudowane w sposób niezwykle staranny. Na początku jest 8 błogosławieństw, na końcu są 2 budowle. W środku jest relacja z Bogiem, a w środku tej relacji z Bogiem jest modlitwa Ojcze Nasz. W ramach takiego pewnego przerwnika wyrecytuję wam modlitwę Ojcze Nasz w języku hebrajskim, tak jak ona mogła brzmieć wtedy. Możliwe, że brzmiała w ten sposób, może były jakieś inne niuanse, ale mogła brzmieć tak, jak za chwilę to usłyszycie. To było w centrum kazania na górze. Avinu asher bashamayim i kodesh shemecha tavo malkutecha yatzeh retzonecha kasher bashamayim ken baaretz et lechem chukenu ten lanu hayum וסלח לחובותינו, כאשר אנחנו סולחים לבעל חובנו, ועל נא תביאנו למסע, כי אם חצילנו מן הרע. אמן. Być może tak to brzmiało. I co do tych mów Pana Jezusa jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zobaczcie, Ewangelia według świętego Mateusza, to są jej ostatnie wersety. Ostatnie wersety, 28 rozdział, wersety 16-20. 11 zaś uczniów, to jest po zmartwychwstaniu, 11 zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tak się kończy Ewangelia według świętego Mateusza. To, co jest zadziwiające w tym zakończeniu, to to, że ta Ewangelia kończy się głosem Jezusa, który jako zostaje w zawieszeniu. Jak się książkę pisze, prawda, czy jakieś wypracowanie, to zawsze trzeba, żeby na końcu było jakieś zdanie podsumowujące, jakaś synteza, jakieś zamknięcie, prawda? No tak się uczy chyba uczniów. Zobaczcie, że tutaj nie ma czegoś takiego. I to jest ważne dlatego, że wydaje się, tak jak tutaj napisałem na dole, że Jezus wciąż mówi, że Jego głos ciągle odbrzmiewa. Jak się kończy czytanie Ewangelii według świętego Mateusza, to ma się wrażenie, że ten głos Jezusa, on ciągle brzmi. I co jest na końcu, ostatnie zdanie? Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pamiętacie, co mówił Pan Bóg do Mojżesza z krzaka ognistego?
Echiech, Asher, Echiech. Jestem, który jestem. Moi drodzy, najlepszą gwarancję na życie, najlepszy ekwipunek na życie, to jest obecność Pana Boga, Jego miłość. I w Ewangelii według świętego Mateusza jest jeszcze jedna rzecz, która jest absolutnie genialna w tej konstrukcji. Zwróćcie uwagę na to. Kiedy bierzemy początek Ewangelii 2.10, a nie, to później będzie, teraz weźmy to najpierw. Na początku Ewangelii mamy przesłanie anioła do Józefa, prawda? Nie bój się, Józefie, wziąć do siebie małżonki. Mieliśmy to w ubiegłym roku. Poświęciliśmy jedno spotkanie świętemu Józefowi. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel. Dosłownie w języku hebrajskim Immanuel. To są dwa wyrazy. Tutaj mamy jeden wyraz, w języku hebrajskim są dwa. Immanuel to znaczy Bóg z nami. Methemon Choteos. Bóg z nami. Na początku, kiedy Józef otrzymuje od anioła zapewnienie, że z Ducha Świętego jest to, co się poczęło w łonie Maryi, mamy zapewnienie, że ten, który się narodzi, to będzie Bóg z nami. Zobaczcie, jakie są ostatnie słowa. A oto ja jestem z wami. To, co spina Ewangelię według świętego Mateusza, jak taka klamra, to jest ogromna wiara, pewność w obecność Pana Boga. Moi drodzy, kiedy Mojżesz wychodził z Egiptu, piramidy istniały już od ponad 2000 lat. To była gromada pasterzy, nieuzbrojonych, nieznających wielkich miast. I oni rzucili takie wielkie wyzwanie faraonowi, Egiptowi. Co ci ludzie mieli? Oni mieli tylko wiarę. Niczego innego nie mieli. Kardynał Henry Newman, który nawrócił się z był anglikaninem, nawrócił się na katolicyzm, został kardynałem zbłogosławionym, mówił: dziękuję Ci, Boże, za to, że powołałeś mnie takiego, jakim jestem, dałeś mi wiarę, która mi dała wszystko. Nie mając w ręku nic, dałeś mi wiarę, która mi dała wszystko. Kochani, bez wiary ani kroku. I u Mateusza mamy właśnie przepiękną klamrę. Zobaczcie, początek i koniec. Początek i koniec. Będzie nazwany Bóg z wami, Bóg z nami. Jezus jakby słyszał echo, prawda? I mówi: oto ja jestem z wami. Potwierdzenie. I druga rzecz, żeby nam smutno nie było, to druga rzecz, która łączy początek i koniec Ewangelii, to jest podkreślenie radości. To jest bardzo ciekawa rzecz. W rozdziale drugim mamy słynną podróż mędrców do żłóbka. Pamiętacie? Mędrcy idą do żłóbka, do Józefa, Jezusa i Maryi. I w pewnym momencie czytamy, że gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Dosłownie w tekście greckim mamy taki, to się nazywa accusativus internus, czyli akuzatyw wewnętrzny. Uradowali się wielką radością. Uradowali się wielką radością, bo tutaj mamy słowo echaresan, radować się, i chara to jest radość, czyli i czasownik, i rzeczownik należą do tego samego pola semantycznego. Uradowali się wielką radością. Wielka radość towarzyszy mędrcom, którzy udają się do Jezusa. Takie sformułowanie pojawia się jeszcze tylko jeden raz na końcu Ewangelii. Kobiety oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością. Metafobu kai charas megales. Zobaczcie, nawet wizualnie, to słowo charas megales, to jest dosłownie to samo tutaj, na niebiesku też. To jest to samo sformułowanie. Wielka radość pojawia się dwa razy w Ewangelii Mateusza. Przy narodzeniu Jezusa i przy zmartwychwstaniu. Co ciekawe, czytaliśmy to, mówiliśmy o tym na spotkaniu, kiedy mówiliśmy o zmartwychwstaniu, ja ten tekst analizowałem już z wami. Tam jest coś takiego, że kiedy kobiety oddalają się od grobu, to się mówi, że
oddalili się z bojaźnią i wielką radością. Tutaj to jest właśnie bojaźń i radość. Phobos i chara. W języku greckim lęk to się mówi phobos. No fobię mówimy, prawda? Więc oddalili się z lękiem i radością, czyli mamy taki miszunk, taką mieszankę. I boją się, i cieszą się, i niedowierzają, i się cieszą. To czasem, jak jest taka wielka radość, to człowiek mówi, oby to chociaż było prawdziwe wszystko, prawda? Bo się boję, że to jak bańka mydlana mu ucieknie. Człowiek czasem tak się cieszy, że się boi, że się cieszy. Więc tutaj jest coś takiego. I teraz, kiedy Jezus się spotyka, mówi do nich, chairete kai mephobeiste, czyli radujcie się, ale nie bójcie się. Odchodząc od grobu jest radość i strach. A kiedy spotyka je Jezus, utwierdza je w radości, a odbiera im lęk. I ta radość pozostaje już tylko jedyna i ona jest dokładnie tym samym, co było przy męcach. Czyli Ewangelia według świętego Mateusza jest spięta takimi dwoma kramrami. Wezwaniem do ufności w Bożą obecność. I druga klamra to jest wezwanie do tego, żeby się cieszyć. Pomimo wszystko cieszyć się. Jest taki prorok Habakuk, który żył w Izraelu w VII wieku przed Chrystusem. I on ma taki tekst, który mówi, jeśli nawet winnice nie przynoszą owocu, a owce poginęły z pastwisk, to moja dusza rozraduje się w Panu. Nie jest to łatwe, bo czasami jak się wali coś na głowę i z lewej dostajesz, i z prawej dostajesz, może jeszcze z góry i z dołu, to człowiek mówi, ile można wytrzymać, prawda? Ale właśnie ta świadomość, że Bóg jest z nami, to jest niezwykle pocieszające. Raz jeszcze nawiązuję do tego biskupa, o którym mówiłem. Kochani, to co mnie ujęło i wzruszyło bardzo w jego słowach i w tym, co pisał, w tym, co mówił, to była taka niesamowita prostota. Niesamowita prostota. Ten człowiek naprawdę wierzył w to, co mówił. I on w tej całej, w tej tragedii, którą przeżył, potrafił zachować godność. Na zakończenie chcę powiedzieć tylko dwie rzeczy. Już tylko króciusieńko. W Ewangelii według świętego Mateusza narodzenie i dzieciństwo Pana Jezusa widziane jest oczami Józefa. To on jest tym, który jest takim interlokutorem Pana Boga. I przede wszystkim, moi drodzy, w Ewangelii według świętego Mateusza mamy realizację proroctw. Zobaczcie, to jest Ewangelia dzieciństwa, dwa rozdziały, tyle cytatów ze Starego Testamentu. Izajasz 7,14, to Pan napocznie i porodzi syna. Micheasz 5,1, a ty Betlejem Efrata, w tobie narodzi się ten, który przyjdzie paść. Swoją drogą, słowo Betlehem, co to znaczy? Dom chleba. Ten, który stanie się chlebem, urodził się w domu chleba. Ten, który stanie się dla nas pokarmem, został złożony tam, gdzie się kładzie pokarm, czyli gdzie? Do żłobu. Zobaczcie, jak to wszystko Pan Bóg pięknie poustawiał. I moi drodzy, to co jest bardzo istotne, już tego wszystkiego nie damy rady omówić, chociaż to przygotowałem, ale to nie ma już na to czasu. Chciałem wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Zasadniczym przesłaniem teologicznym Ewangelii według świętego Mateusza jest to, że osoba i życie Jezusa są spełnieniem proroctw Starego Testamentu. A my jesteśmy uczniami zasłuchanymi w Jezusa. Dlatego w temacie tego spotkania dzisiejszego jest to Ewangelia mistrza i ucznia, który się w Niego wsłuchuje. Bo tych wielkich pięć mów Jezusa pokazuje Go nam przede wszystkim jako nauczyciela. I ważne jest, żebyśmy tego nauczyciela słuchali. Chciałbym na zakończenie zadedykować wam dwa teksty. Już nie mamy na to czasu. Widzicie, to jeszcze było na dzisiaj, ale to już nie da się tego zrobić. Jest jeszcze jedna rzecz. O właśnie. Kiedyś byłem w takim kościółku, byłem z młodzieżą włoską, w Alpach byliśmy. I w maleńkim kościółku alpejskim znalazłem ten tekst. Bardzo mnie ten tekst poruszył. I na zakończenie chcę się z wami podzielić. Gdzieś tam się doczytałem, że oryginał znajduje się w Lubece.
w katedrze w Lubece w Niemczech. I on brzmi w ten sposób. Ja go przetłumaczyłem z niemieckiego, mam nadzieję, że poprawnie, bo tam jest po niemiecku. Nazywacie mnie mistrzem, ale mnie nie słuchacie. Nazywacie mnie światłem, ale mnie nie widzicie. Nazywacie mnie drogą, ale mną nie idziecie. Nazywacie mnie życiem, ale mnie nie chcecie. Nazywacie mnie prawdą, ale mnie nie szukacie. Nazywacie mnie ukochanym, ale mnie nie kochacie. Nazywacie mnie Panem, ale mnie nie prosicie. Nazywacie mnie łaskawym, ale mnie nie wzywacie. Nazywacie mnie przewodnikiem, ale za mną nie idziecie. Nazywacie mnie mądrością, ale mnie nie szukacie. Nazywacie mnie dobrocią nieskończoną, ale mnie nie pragniecie. Nazywacie mnie Bogiem, ale mnie nie czcicie. Nazywacie mnie sędzią sprawiedliwym, ale się ze mną nie liczycie. Tam jest jeszcze więcej tych podobnych słów i potem na końcu jest to zdanie. Jeżeli zatem nie jesteście szczęśliwi, to nie miejcie o to pretensji do mnie. Podpisane Pan Jezus. Moi drodzy, być uczniami Jezusa naprawdę, a nie na niby. Mistrzu, Panie, w kazaniu na górze na końcu Jezus powie, nie każdy, kto mi mówi Panie, Panie, ale ten, który czyni wolę moją. Więc budujmy ten dom na skalę. Niech nasza wiara, nasze przywiązanie do Jezusa, do Ewangelii nie będzie pustą deklaracją, ale będzie prawdą naszego życia. O to musimy zawalczyć. I Mateusz, przekazując nam słowa Jezusa, chce nas tego nauczyć. Na zakończenie dedykuję wam piękny wiersz księdza Twardowskiego, ponieważ zbliżają się święta. To jest dla was. To jest fragment jego wiersza, ale bardzo piękny jest. W tę noc, co nie wiedziała jeszcze, że jest święta, kiedy rozsądni się gorszyli, Bóg Wszechmogący stał się ludzkim dzieckiem z wyciągniętymi bezradnie rękami i świat wcale się nie zawalił, ale zgarbiony uśmiechnął się i zaczął się prostować. Ja wam tego uśmiechu i tego prostowania życzę na święta i na każdy dzień. Dziękuję bardzo.